Dziękuję za zgodę na wzięcie udziału w panelu i witam starych uczestników i nowych uczestników naszej konferencji. O ile przed południem mówiliśmy o świecie idei, percepcji, tożsamości, to teraz będziemy mówili hard facts o rzeczywistości. Jeżeli ja mogę sformułować w jednym zdaniu temat, który mi się wydaje jest bardzo interesujący, to jest problem. To jest problem, jakiego typu zobowiązania, tak powiem twarde, jak i oczekiwania, jeżeli chodzi o Unię ze strony innych członków, jak one się mają do gotowości i do polityki prowadzonej. Przy tym chodzi nie tylko o ten rząd, chociaż zapewne będziemy się koncentrowali na tym rządzie, również o przeszłość, to znaczy jakie są te relacje, wyobrażenia i realna polityka, jeżeli chodzi o procesy integracji z naszej strony i z drugiej strony. Jakiego typu napięcia powstają, jakie zagrożenia w związku z tym się pojawiają. O, to jest taki temat, jaki ja wyczytuję z intencji organizatorów. I myślę, że po prostu zaczniemy od wprowadzających. Tutaj w porządku alfabetycznym podany jest Piotr Buras i później Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Co? Chcecie zakłócić? No to bardzo, to Kasiu, bardzo cię proszę, ty zaczynasz wobec tego. Zakłócajcie. Dziękuję bardzo. My go tylko odwracamy, ale porządek pozostaje. I to znaczy nie ustaliliśmy. Chcemy, co więcej, chcemy się podzielić głosami, jeśli można. No, władza przyzwoli. No to czy to jest wpisane w program? Ale chcemy się podzielić w ten sposób, że ja powiem, Piotr, potem ja i zakończy Piotr. Ja rozumiem, ale mam nadzieję, że nie zajmiecie całego czasu. Tak. Jakie mogą być nasze oczekiwania w stosunku do was? To znaczy, co do waszej zdolności samoograniczania się, po duże, to, żeby duże. Komentatorzy, inni uczestnicy panelu, tudzież sala, żeby miała dużo do powiedzenia. Innymi słowy, prośba o samoograniczanie się. Bardzo cię proszę, zaczynaj. Znajdujemy się dzisiaj w takim momencie, w którym to nie tylko 15 lat Polski w Unii, nie tylko przełomowe wybory europejskie, ale dużo poważniejsza cezura. Cezura naszej obecności w Unii i gigantycznej zmiany w samej Unii. I ta cezura w naszym przekonaniu wymaga odnowienia polskiej polityki w Unii i nie chodzi tylko o politykę porównywaną czy odnoszoną do obecnej, prowadzonej przez obecny rząd, ale to idzie dalej także do polityki odnoszonej do rządu poprzedniego. Chcielibyśmy tą naszą prezentację podzielić na cztery części. Po pierwsze powiedzieć o tym, jak dzisiaj wygląda dyskusja w Polsce i dlaczego jest w naszym przekonaniu anachroniczna. Potem jak zmieniła się Unia. W związku z tym, jak powinien wyglądać, to już jest trzecia część, ten nowy polski kompas w Unii Europejskiej w wymiarze ogólnym oraz w czwartej części w wybranych wymiarach sektorowych. Jak Państwo wszyscy wiecie, bo to się cały czas powtarza, Polexit jest dzisiaj jednak na marginesie dyskusji europejskiej, ale to nie znaczy, że nie ma podziałów, one są i one grupują się w takich trzech węzłowych podejściach. Te podejścia oczywiście mają za sobą partie, nie trudno Państwu będzie zgadnąć za jakim podejściem jakie partie, ale my celowo kładziemy nacisk bardziej na pewną strategię rozumienia roli Polski w Unii. I to jest tak, koncepcja narodowa, która kładzie nacisk przede wszystkim na obronę polskiej suwerenności, rozumianej jako minimalizację obcych wpływów i maksymalizację siły decyzyjnej w rękach instytucji polskich i polskich polityków z sceptyzmem i nieufnością do instytucji wspólnotowych jako w domniemaniu zdominowanych przez imperia europejskie, czyli Niemcy i Francja. Koncepcja głównego nurtu, taka, która zakłada, że trzeba w zasadzie wrócić do tego, co było przed rządami PiS,
czyli wpisać się w główny nurt europejski, zwłaszcza w dzisiejszym wydaniu oznacza to dołączenie do strefy euro, tam bowiem kształtuje się jądro wspólnoty. Wreszcie koncepcja symbiotyczna, której zwolennicy mówią, im więcej Unii, tym lepiej. I wprawdzie widzą, że Unię trzeba zmieniać, ale mają takie przekonanie, że w tej odnowionej Unii rozwiązania europejskie będą w naturalny sposób przedłużeniem potrzeb krajowych. I przy całym gorącym sporze i głębokiej polaryzacji jest też bardzo duże pole konsensusu. Po pierwsze, cała wyobraźnia dotycząca naszej obecności Unii jest zogniskowana wokół kwestii prędkości integracji. Jedni mówią szybciej i więcej, drudzy mówią wolniej i mniej. Po drugie, zakłada się pewną omnipotencję Polski, czyli uznanie, że jesteśmy w stanie podejmować takie istotne decyzje w kluczowych dla nas sprawach europejskich. Wreszcie Unia jest postrzegana ciągle w takich kategoriach redystrybucji zasobów, a solidarność jest rozumiana jako pomoc i to w wymiarze nie jednostkowym, a bardziej krajowo-narodowym. Pomoc udzielana przez tych bogatszych, tym biedniejszym i w tej drugiej grupie ciągle zasadnie jesteśmy my i nam się należy. I w związku z tym sukces naszej obecności w Unii, czy naszej strategii w Unii, ciągle mierzony jest przez to kryterium, ile pieniędzy pozyskamy z budżetu unijnego. Ale jest też dosyć daleko idący, choć nie stuprocentowy konsensus, jeśli chodzi o postrzeganie polityki klimatycznej jako zagrożenie. Tutaj wiosna na to patrzy inaczej. Jest konsensus w myśleniu o obecności Stanów Zjednoczonych ciągle w kategoriach im więcej, tym lepiej, także w kontekście bezpieczeństwa unijnego. I wreszcie postrzeganie liberalnego rynku jako centralnego elementu integracji, za którym Polska się opowiada. Także to nie jest stuprocentowy konsensus, ale pewna linia dominująca. Twierdzimy, że taka debata dzisiaj nie odpowiada wymogom, jakie stoją przed Polską. Ja przyjmuję pałeczkę i spróbuję powiedzieć krótko, dlaczego tak jest, dlaczego ta debata gdzieś zaczyna przebiegać obok nie tyle głównego nurtu integracji, ile sposobu, w jaki cała Unia się zmienia. Ponieważ wrócę do tego, o czym Kasia na początku wspomniała, to znaczy do tego, że nasze wyobrażenie w takiej debacie, szerszej debacie publicznej na temat zmian w integracji europejskiej, miejscu w niej Polski, koncentruje się cały czas wokół takiej dychotomii wewnątrz, na zewnątrz, awangarda, peryferia, kręgi koncentryczne, tu mamy jakiś rdzeń integracji, poza nim jakieś obrzeża. I właściwie większość uczestników tego politycznego sporu nawet na temat Unii Europejskiej przyjmuje, że to jest ten wyznacznik kierunku, w którym Unia zmierza. Jedni mówią, że powinniśmy obawiać się tego, że Unia nam ucieknie, ta metafora pociągu, który odjedzie. Inni chcą temu zapobiec w taki sposób, żeby nie dopuścić w ogóle do jakiejś możliwości zróżnicowanej integracji. I nam się wydaje, że to nie jest, ten opis jest jakoś fałszywy. To znaczy nic nie wskazuje na to, żeby ewolucja Unii Europejskiej w najbliższym czasie prowadziła do wykształcenia się jakiegoś twardego jądra czy jakiejś awangardy, która pójdzie naprzód, zostawiając innych w tyle. Ja wiem, że to może brzmieć dosyć zaskakująco, ale ponieważ to nie jest pozycja, która jest jak często reprezentowana w naszej debacie publicznej, ale ja postaram się wyjaśnić, dlaczego tak jest. Znaczy, wydaje mi się, że jeden powód jest oczywisty, że dzisiaj nie ma woli w Unii Europejskiej, dostatecznej woli, w większości
która by mogła doprowadzić do takiego zacieśnienia integracji w jakiejś sferze. Nie ma też zresztą woli do zacieśnienia, do poluzowania integracji w tych sferach, w których Unia już jest integrowana. I nasz argument jest taki, że natura zmiany w Unii Europejskiej, zmiany bardzo poważnej naszym zdaniem, jest inna. To znaczy nie polega na tym takim przestrzennym, geograficznym zróżnicowaniu na centrum i peryferia, tylko polega przede wszystkim na postępującej redefinicji zadań Unii jako pewnego projektu politycznego. I to jest dla Polski o tyle istotne, że w momencie, kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, to oczywiście Unia Europejska była projektem pokojowym, tak jak to była od zawsze, ale jednak w danym momencie, 2004 rok, tym dominującą taką filozofią Unii Europejskiej było przede wszystkim konwergencja gospodarcza i zasypywanie podziałów, wyrównywanie podziałów, zwłaszcza między starą Europą, nową Europą, wschodem a zachodem, i promowanie modelu europejskiego na zewnątrz. To był taki sedno projektu europejskiego wówczas. Dzisiaj, jeżeli spojrzymy na to, jak Unia, a jeżeli mówię Unia, to mam na myśli pewną tendencję dominującą w wielu państwach członkowskich, bo oczywiście no, trudno ma powiedzieć, żeby Unia jako, nie wiem, instytucje unijne była tu jakimś wyznacznikiem. Chodzi o pewne polityczne myślenie w wielu stolicach europejskich. Ta tendencja wskazuje na Unię Europejską jako przede wszystkim instrument ochrony Europy przed zagrożeniami przychodzącymi z zewnątrz. To znaczy, czy to jest zmiany technologiczne, czy globalizacja, czy geopolityczna rywalizacja. To myślenie o spójności wewnętrznej trochę odchodzi na drugi plan, też dlatego, że bardzo wiele w tym zakresie już osiągnięto. No Polska w 2007 roku to było 53% PKB średniej unijnej na głowę mieszkańca, teraz to jest 74%. To wszystko, jak spojrzeć na wszystkie kraje byłego bloku wschodniego, no to taki postęp jest zauważalny. Więc mamy do czynienia z redefinicją tych zadań Unii. Oczywiście ja nie stawiam tezy, że te wcześniejsze już w ogóle ich nie ma, zostały całkowicie zastąpione, ale tendencja jest bardzo wyraźna i to prowadzi do zasadniczej zmiany priorytetów Unii Europejskiej. I te nowe priorytety, i tu jest ten polski problem, znajdują się coraz bardziej w kolizji ze sposobem, w jaki Polska do tej pory definiowała swoje własne priorytety. I to dotyczy chociażby polityki klimatycznej, to dotyczy kwestii wspólnego rynku, to dotyczy również nacisku na takie mniej dotąd eksponowane elementy traktatów, jak no przede wszystkim artykuł 2 i zasady demokracji, rządów prawa w Unii Europejskiej, które stają się jakimś wyznacznikiem tego procesu. Ja jeszcze do tych konsekwencji już bardzo konkretnych wrócę w następnej mojej interwencji. Teraz przekażę Kasi. Skoro nie mamy konsensusu, żeby pójść do przodu, ani nie mamy w Unii konsensusu, żeby poluzować tę współpracę, to dzieje się to, o czym mówił Piotr, czyli takie przepoczwarzanie się już istniejących obszarów integracji, które stają się inne i zaczynają sobie stawiać inne cele. I to oznacza, jeżeli myślimy o tym nowym kompasie Polski w Unii Europejskiej w takim wymiarze ogólnym, że dyskusja, czy idziemy z peletonem, czy zostajemy z peletonem, czy idziemy do przodu, jest wtórna wobec dużo ważniejszej dyskusji i dużo ważniejszego pytania, które powinno brzmieć tak. Jak się mają nasze interesy narodowe, tak jak je definiujemy dzisiaj, do tych, które dzisiaj są definiowane przez większość w Unii Europejskiej i które de facto już są w Unii Europejskiej faktem. One się stają faktem, to nie jest przyszłość. A także dyskusja również w Polsce bardzo mocno obecna o na ile decyzyjność w Polsce,
a na ile oddawać tę suwerenność Unii Europejskiej, jest wtórna wobec dużo ważniejszego pytania, jakim jest pytanie o to, jak kontrolować już istniejące zależności, tak żeby minimalizować ryzyka i maksymalizować korzyści. 15 lat temu, kiedy wstąpiliśmy do Unii, między innymi podjęliśmy naprawdę fundamentalną decyzję, że budujemy nasz rozwój w oparciu o głębokie współzależności z krajami projektu europejskiego. I te współzależności pogłębiały się z każdym rokiem naszej obecności w Unii, co oznacza, że dzisiaj jesteśmy w tak głębokich, wzajemnych powiązaniach, że jednostronne zrezygnowanie z tych powiązań, już memento Brexit, można popatrzeć, jak to wygląda z punktu widzenia kraju jednak ekonomicznie dużo bardziej silniejszego, że zrezygnowanie jednostronne z tych powiązań jest w zasadzie poza zasięgiem Polski, no chyba że myślimy o jakichś zupełnie nieodpowiedzialnych i katastrofalnych scenariuszach. I to są te dwa główne pytania, wokół których powinien być ustawiany polski kompas w Unii, ale ustawiając go musimy brać pod uwagę jeszcze dwa wymiary. Po pierwsze, że poruszamy się w wąskim korytarzu własnych polskich interesów w relacji do całości Unii Europejskiej, ale równocześnie cała Unia Europejska nie jest już projektem na zawsze i projektem niezagrożonym, tylko kalkulując to, co jest dla nas dobre, musimy dbać także o to, o stabilność i trwałość i przetrwanie całej Unii Europejskiej, bo tylko w jej ramach jesteśmy w stanie realizować własny dobrobyt i własną stabilność. Czyli patrzenie tylko na własne podwórko przy definiowaniu interesów jest dużo za blisko i niewystarczające. Musimy patrzeć globalnie, żeby widzieć nie tylko wyzwania dla nas, ale definiować wyzwania dla całej Unii Europejskiej i one muszą wpływać na to, jak postrzegamy także swoje interesy. I wreszcie, nawet jeżeli bardzo dobrze powiemy sobie, czego chcemy, co musimy dostosować do Unii Europejskiej, bo nie jesteśmy w stanie zmienić Unii, nie jesteśmy w stanie iść pod prąd, gdzie możemy próbować podjąć korektę linii unijnej. Jeżeli zidentyfikujemy, bardzo dobrze ustawimy ten swój nowy kompas w Unii Europejskiej, to nic z tego nie będzie, jeżeli nie będziemy mieli do tego instrumentów. I teraz o tej części polskiej obecności w Unii mówi się bardzo mało. Jest naiwnością myślenie, że od wielkości kraju, że to jest taka prosta zależność, duży kraj, duży wpływ. Albo prawo weta załatwia siłę naszego oddziaływania w Unii Europejskiej. To jest dużo bardziej skomplikowany mechanizm. Nie ma czegoś takiego jak jeden stolik, przy którym zasiada się w Unii Europejskiej, ten główny. Tych stolików jest bardzo dużo, a obecność w Unii Europejskiej jest grą zespołową. I to nie chodzi tylko o to, żeby prezydent grał z premierem, a premier grał z dyplomacją, ale chodzi o to, żeby biznes grał z naukowcami, naukowcy z NGO-sami, NGO-sy z obywatelami. To jest naprawdę gra zespołowa, która jest koordynowana przez państwo i tylko grą zespołową, w której naprawdę gramy z bardzo wytrawnymi graczami, krajami, które mają bardzo dobre instytucje i nauczyły się tej wielostronnej i wielopoziomowej gry przez dekady, dużo dłużej niż my. Tylko taką grą my jesteśmy w stanie zrealizować nasze cele w Unii Europejskiej, tak jak je zdefiniujemy. Dziękuję. Ja na koniec chciałbym, mówiłem o tym, że Unia Europejska się zmienia w trochę inny sposób, czy ta główna zmiana w Unii Europejskiej następuje trochę inaczej niż sobie to często wyobrażamy w naszej debacie publicznej i że ta zmiana pociąga za sobą kolizję interesów Polski, tak jak one są dzisiaj definiowane w różnych obszarach z kierunkiem, który dzisiaj zaznacza się jako kierunek, który będzie w Unii dominował bądź w zasadniczy sposób wpływał
na relacje polityczne w ramach Unii i na politykę całego bloku. Ja bym chciał, bo oczywiście jak się mówi o Unii Europejskiej, możemy mówić o bardzo wielu obszarach, ale też naszym zadaniem tutaj analizujących tę sytuację jest próba pokazania tego, gdzie są te najważniejsze zmiany, gdzie są te najważniejsze obszary. I ja uważam, że, czy my uważamy, że te są cztery obszary, które są z polskiego punktu widzenia szczególnie ważne, są szczególnie ważne przede wszystkim z punktu widzenia Unii, ale są szczególnie ważne z punktu widzenia polskiego, ponieważ w nich zaznacza się właśnie ta kolizja, czy ten konflikt, o którym mówiłem. Ja o trzech z nich powiem bardzo krótko, o jednym może nieco więcej. Pierwsza rzecz jest taka, że pierwszy punkt jest taki, że Polska zawsze należała i należy do krajów, które są czempionami wspólnego, wolnego rynku, znaczy czempionami liberalizacji w Unii Europejskiej, liberalizacji rynkowej. I jak dzisiaj spojrzymy na to, co się dzieje w Unii Europejskiej, to oczywiście dla wielu bardzo, tak jak obserwujemy też debatę przedwyborczą, liberalizacja rynku cyfrowego czy liberalizacja rynku kapitałowego jest jakimś ważnym projektem w Unii Europejskiej, ale to, co jest charakterystyczne dla tej zmiany, która w Unii Europejskiej dokonuje się pod wpływem tych czynników zewnętrznych, jest to, że przedmiotem zainteresowania coraz większej ilości rządów stają się działania mające na celu nie tyle większą otwartość rynku w ramach Unii czy na zewnątrz, ale większą ochronę, czy to firm, obywateli, finansów publicznych przed właśnie skutkami takiej otwartości. I wydaje mi się, że trzy są kluczowe projekty, czy pomysły, czy dyskusje, które dzisiaj się toczą, z których każda jest z naszego punktu widzenia niełatwa. Jedna dyskusja dotyczy europejskiej polityki przemysłowej i to są działania, które zwłaszcza Francja i Niemcy dzisiaj zaczynają podejmować w celu ochrony niektórych gałęzi przemysłu bądź dużych firm przed konkurencją, często nieuczciwą, na przykład ze strony Chin, czy innymi konsekwencjami globalizacji w wymiarze ekonomicznym, przemysłowym. Drugi aspekt to są elementy polityki społecznej, które się zaczynają pojawiać no nie tylko w debacie, ale co już przedmiotami też pewnych bardzo konkretnych pomysłów politycznych. Mam na myśli na przykład próby wprowadzenia jakichś standardów płacy minimalnej w Europie, co jest odpowiedzią znowu nie w pierwszym rzędzie na konkurencję ze strony takich krajów jak Polska, Węgry czy Bułgaria, ale to jest też szerszy problem, to znaczy tego, że pod wpływem globalizacji także w Unii Europejskiej widzimy, że część społeczeństwa, zwłaszcza ci mający mniej wymagające pracę, coraz mniej korzysta nawet na wzroście gospodarczym, na wzroście zatrudnienia. To ostatnie dane bardzo to ciekawie pokazują, jak mimo rekordowego zatrudnienia dzisiaj w Europie, płace, zwłaszcza robotników, rosną bardzo w słabym stopniu. Więc jest bardzo presja z wewnątrz społeczeństw, żeby jakieś działania w tym zakresie rządy podejmowały. I to jest obszar, w którym Polska zawsze miała, jak wszyscy Państwo wiedzą, bardzo poważny problem. I ostatni obszar tutaj to jest kwestia podatków, to znaczy pewne dążenia z podobnych powodów do różnych form, nie chcę wchodzić w szczegóły, harmonizacji podatkowej. I więc coś takiego, że może być pewien trade-off, pewna konkurencja czy negatywne konsekwencje podejmowania działań protekcjonistycznych wobec konkurentów spoza Unii Europejskiej, dla zasad wolnej konkurencji w samej Unii Europejskiej. To jest pewien problem, który jest stosunkowo nowy, ale staje się coraz ważniejszy. Druga kwestia, to jest bardzo krótko,
sprawa demokracji i rządów prawa. To chyba nie trzeba tego tłumaczyć, że przez ostatni rok dokonała się swego rodzaju rewolucja w Unii Europejskiej w tej sprawie, związana zresztą z Polską. Kwestia roli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zapisy nowego budżetu, który jest w tej chwili dyskutowany. Wszystko to pokazuje, że waga, polityczna waga tego tematu będzie w Unii Europejskiej rosła. No, my dzisiaj jesteśmy w sytuacji, która nam utrudnia funkcjonowanie w Unii z tego właśnie powodu. Trzeci problem to jest kwestia relacji transatlantyckich. Kasia mówiła o tym, że to podejście im więcej Stanów Zjednoczonych, tym lepiej. Zawsze było taką maksymą polskiej polityki. No dzisiaj my musimy mieć świadomość tego, że w wielu krajach Unii Europejskiej istnieje przekonanie, że Stany Zjednoczone przestały być bezwarunkowym gwarantem bezpieczeństwa Unii Europejskiej. I niezależnie od tego, czy to nam się podoba, czy nie, czy się zgadzamy z tym, czy się nie zgadzamy, to generuje bardzo, będzie generować sytuacje, w których Polska najprawdopodobniej będzie niestety musiała wybierać czasami między Stanami Zjednoczonymi a partnerami z Unii Europejskiej. I no to jest powodów problem, który będzie stwarzał Polsce ogromne kłopoty. Natomiast czwarty problem ostatni, o którym chciałem powiedzieć, wydaje mi się szczególnie ważny, ponieważ dzisiaj ważny z perspektywy najbliższych 10-20 lat polskiej obecności w Unii Europejskiej, ponieważ dzisiaj w debacie publicznej bardzo mocno dominuje, zwłaszcza po stronie tej proeuropejskiej, tak ją nazwijmy, dominuje kwestia wejścia Polski do euro. To znaczy to jest, wczoraj akurat byłem na debacie organizowanej przez prezydenta profesora Komorowskiego na ten temat. Jest takie pytanie zgodne z tym wyobrażeniem, o którym mówiliśmy wcześniej, że Unia może nam uciec, że może, że utworzy się jakiś twardy rdzeń właśnie wokół strefy euro. I że jeżeli Polska nie przystąpi do strefy euro jak najszybciej, to stracimy pewną szansę, nie załapiemy się do tego pociągu. I ja otwarcie mówiąc jestem zwolennikiem raczej szybszej niż wolniejszej integracji Polski ze strefą euro. Uważam, że są badania, które pokazują, że ostatnio Polityka Insight opublikowała ciekawy raport, mówi o tym, że najprawdopodobniej 0,7 PKB przyniosłoby nam szybka integracja rocznie ze strefą euro. To są, wydaje mi się, wiarygodne jakoś dane. Natomiast ja mam takie wrażenie, że uwaga, jaką poświęcamy na kwestię przystąpienia do strefy euro, powinna być przynajmniej w części, albo równie wielka uwaga, powinna zostać poświęcona transformacji energetycznej w Polsce. To znaczy, że z punktu widzenia przyszłości obecności Polski w Unii Europejskiej, ja nie mówię teraz o funkcjonowaniu gospodarki w ogóle, ale również z punktu widzenia mechanizmów unijnych, kwestia dostosowania się do polityki klimatycznej Unii Europejskiej ma być może takie samo, jeżeli nie większe znaczenie niż kwestia obecności naszej w euro. I to jest wynik tego, że walka ze zmianami klimatycznymi poprzez wyznaczanie sobie coraz bardziej ambitnych celów redukcji emisji dwutlenku węgla i podrażanie ceny emisji dwutlenku węgla jest dzisiaj absolutnym priorytetem Unii Europejskiej i czymś należy się liczyć z tym, że to się w najbliższych latach nie zmieni, a raczej będzie się pogłębiać. Dzisiaj tona emisji dwutlenku węgla kosztuje 27 euro. Jeszcze 2 lata temu było to 7 euro. Są przewidywania, że do 2030 roku to będzie około 50 euro. Tymczasem no, Polska nie ma dzisiaj żadnej strategii, która by w odpowiedni sposób adresowała ten problem, który by pozwolił uniknąć nam sytuacji, w której nasz przemysł w latach 30. czy 40. zostanie w dramatyczny sposób dotknięty konsekwencjami polityki unijnej w tej zakresie. To znaczy będziemy ofiarami
w gruncie rzeczy polityki klimatycznej Unii Europejskiej, ale przez to, że od wielu lat nie zdołaliśmy się zdobyć na to, żeby do tego kierunku w jakikolwiek sposób się dostosować. I to nie jest oczywiście, jak Państwo pewnie, większość Państwa wie, ja nie jestem ekspertem od energetyki czy polityki klimatycznej, ale jest bardzo dobry raport WISE Europa, opublikowany dosłownie miesiąc temu. Są raporty Forum Energii, bardzo dobre na ten temat, które pokazują różne ścieżki transformacji, pokazują również całkowitą nieudolność naszą w dostosowaniu się do czegoś, co będzie miało na wpływ na naszą gospodarkę większy najprawdopodobniej niż cokolwiek innego, jeśli chodzi o funkcjonowanie Unii Europejskiej. Więc to jest te cztery tematy z pewnym, może z mojej strony, naciskiem na ten czwarty, to są te obszary, które zadecydują, w jakim stopniu Polska będzie w najbliższych latach zdolna, naszym zdaniem, do tego, by w dalszym ciągu w takim samym stopniu jak do tej pory korzystać z dobrodziejstw integracji i być skutecznym i aktywnym członkiem Unii. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mamy, tak powiem, bardzo klarownie zarysowane dylematy, problemy, wyzwania, przed którymi stajemy. I teraz od razu panów od Olafa Osicy zacznijmy. Bardzo proszę. Dzień dobry, dziękuję. Przy okazji wszystkiego najlepszego z okazji 30-lecia fundacji, bo nawet nie wiedziałem, że niedopatrzenie, ale wczoraj wróciłem z Katowic, więc dlatego jakoś wpadłem i dopiero dzisiaj zobaczyłem, że jest 30-lecie fundacji. Od 2 tygodni, no ja dopiero dzisiaj zobaczyłem, także tym bardziej dziękuję za zaproszenie do dyskusji. Trwało to 30 lat. Aha, ale to znaczy, że jeszcze mnie cię zapraszać, czy nie, czy już nie? Oczywiście. Okej, ja może troszkę, spróbuję trochę inaczej spojrzeć. Znaczy, po pierwsze, uważam, że nie ma problemu polskiej polityki europejskiej, braku czy jej kształtu. Jest w ogóle problem tego, jak Polska patrzy na siebie, na swoje miejsce w świecie. I to jakby rzecz fundamentalna. Czy uważam, że to dopiero z tego dużego obrazka wynika to, jak widzimy, czy ma być Unia Europejska i być Polska. Tak, żeby myślę, że ta kolejność jest dość istotna. To też jest tak, jeśli spojrzymy historycznie wstecz, to jednak powód, dla którego znaleźliśmy się i w Unii Europejskiej, i w NATO, wynikał z tego, że najpierw była, prawda, jakaś analiza głębsza, płytsza, doświadczenia historyczne z tego, jak wygląda świat i dlaczego te dwie organizacje są dla nas tak bardzo istotne. I dzisiaj, jeżeli szukamy odpowiedzi na to, nie tylko jaka jest, a jaka powinna być polityka europejska, to musimy zadać sobie najpierw pytanie, jak wygląda świat, jaki chcemy Unii Europejskiej, bo mówiłeś, Piotrze, o kwestiach przemysłowych, bardzo ważnych, ale to jest pytanie, tak, w jakim stopniu chcemy budować własne czempiony, które są zdolne do konkurencji z Chinami, jak mówią, tak, Francuzi, po części Niemcy, a w jakim stopniu jednak chcemy, żeby była zachowana konkurencyjność, tak, tematy związane z suwerennością informacyjną w rozumieniu, nie tym, jak często ona jest dyskutowana w Polsce, ale faktem jest, że jeśli chodzi o media społecznościowe, Dolinę Krzemową, jest otwarte pytanie. Kto wygrywa dzisiaj wybory, kto ma rzeczywiście wpływ na polityków. Więc to są tematy, które wydaje mi się, że one dotyczą w ogóle tego miejsca, w jakim jesteśmy. Pytania o to, czy w jakim stopniu Polska jest gotowa na globalizację, nie tylko w znaczeniu takim, że korzystamy z niej, ale też konsekwencje, które z niej płyną. Więc wydaje mi się, że to jakby są pierwsze rzeczy, oczywiście nie są one tutaj tematem naszej dyskusji, ale wydaje mi się, że one są bardzo, bardzo ważne i bez nich tak naprawdę poszukiwanie odpowiedzi na polską politykę europejską nie przyniesie dobrych czy też szybkich odpowiedzi. Kolejna rzecz, którą chciałem powiedzieć, to to, że musimy pamiętać jednak, że w polskiej dyskusji, przechodząc na politykę europejską, często krytykujemy jako eksperci, sam, że tak powiem, uczyniłem, to jest mój sposób zarabiania na życie przez kilkanaście lat, krytykując polską politykę, analizując ją. Więc można powiedzieć, że nie powinienem tego mówić, ale coraz bardziej mam wrażenie i też teraz mam do czynienia też z polskim biznesem, że jest w tym wszystkim jednak pewna racjonalność głęboka. To znaczy, to jest racjonalność państwa, instytucji, ludzi, biznesu, który przez 30 lat patrzy dookoła siebie i mówi, wszędzie jest źle, a u nas cały czas jest dobrze. Ja myślę, że my nie doceniamy w analizie politycznej tego fenomenu, jakim jest to, że Polska wbrew jakiejkolwiek logice, nawet cyklom ekonomicznym, a jak wiemy, Kalecki był jednym z twórców cyklu ekonomicznego, nawet Polak nawet wymyślił cykle ekonomiczne, my od 30 lat rośniemy. I to ma kolosalne znaczenie, ponieważ to powoduje z jednej strony przekonanie, że to, co było, bez względu na problemy, które były przez 30 lat, że jednak to jest okej, znaczy nie możemy mówić o złej polityce, tak, jeżeli przez 30 lat gospodarka się rozwija, region nurkował, wiemy, gdzie byli Bałtowie w 2007-2008 roku, wiemy, gdzie były Węgry, Czesi, Słowacy.
Kryzys 2008 roku moim zdaniem jest kryzysem w dużej mierze formatującym polskie myślenie na temat tego, na temat euro. Znaczy to jest taki moment, powiedziałbym, dla Polaków bardzo, bardzo ważny i to nie ma jakby w związku z czym dyskusja o euro tak naprawdę nie może być dyskusją taką prowadzoną w sposób racjonalny czy polityczny, ekonomiczny, ponieważ dla wielu ludzi euro to znaczy, że te kraje, które były w strefie euro albo miały poważne problemy, albo były delikatnie przymuszane, żeby wrzucić do wspólnego garnka, ratować innych, kazus Słowacji, albo jeszcze poza tą wspólną walutą i przeszliśmy przez to suchą nogą. Ile w tym było oczywiście zbieg okoliczności, szczęścia, ile działań rządu jest osobną kwestią, ale niemniej moim zdaniem to jest bardzo ważny element kształtujący polskie myślenie. On się też zbiega z przekonaniem właśnie o odporności, już nie tylko odporności związanej z szokami gospodarczymi, ale też odporności chodzi o kwestie otaczającego nas świata. My, chociaż w Polsce bardzo dużo i często się mówi o historii, o wojnie i o tym, jak to Polska była nieustannie, prawda, wystawiana na łup geopolitycznej gry mocarstw, jak spojrzymy te 30 lat, wojna na Bałkanach w ogóle przeszła w zasadzie obok nas, w sensie takim politycznym, tak? Doświadczenie, które było bardzo mocno formowało Węgrów i w zasadzie przesądziło o tym, że Węgrzy jednak weszli do NATO, a sondaże wtedy nie wskazywały na to, że chcą. U nas tego nie było. Rozpad Związku Radzieckiego w miarę spokojnie poszedł, nawet kryzys na Ukrainie. Żartuję, w tym czasie szefowałem ośrodkowi, że armia rosyjska była na tyle uprzejma, że zatrzymała się daleko od naszych granic, bo rzeczywiście im bardziej było prawdopodobne, że podejdzie, tym widać było tutaj wtedy w Warszawie w różnych miejscach rosnący niepokój, ale to się nie stało. W związku z czym jest absolutne przekonanie o tym, że jesteśmy bezpieczni, świetnie się rozwijamy i co za tym idzie, jest w tym pewien element takiego samozadowolenia. Tak? I powiedziałbym, że to jest ta największa pułapka, to znaczy, że Polska, ale w ogóle polskie społeczeństwo, politycy, biznes są przekonani o tym, że no, wynaleźli jakiś niemalże kamień filozoficzny tego, jak sobie radzić w trudnych czasach. Ale z tego wynika kilka innych rzeczy, o których chciałem powiedzieć. Po pierwsze to, że to samozadowolenie ma ukryte z tyłu przekonanie, że tak naprawdę przy wszystkich sporach naszych wewnętrznych, ja mam wrażenie, państwo możecie się ze mną nie zgodzić, ale ja uważam, że polska polityka zagraniczna też jest polityką od wielu lat, polityką status quo de facto. Znaczy my bardzo dużo mówimy, jest dużo w tym retoryki, emocji, sporów, ale jak spojrzymy na zasadnicze elementy polskiej polityki, my chcemy, żeby było tak, jak było. Tak? Nie jest przypadkiem, że mimo dyskusji o reformie Unii Europejskiej nie ma absolutnie żadnych działań ani przygotowań, żeby tą reformę zacząć. Ponieważ jest przekonanie, że no, otwarcie jakichkolwiek traktatów spowoduje, że no, coś może ugramy, ale jest bardzo prawdopodobne, że więcej stracimy. To samo dotyczy NATO. My cały czas chcemy, żeby NATO było tym, czym było od 1949 roku. Trochę nam się tutaj to udało, ten rosyjski, ukraiński spowodował, że możemy powiedzieć, że umocniliśmy się w swoim przekonaniu, że to jest sposób na funkcjonowanie NATO, zupełnie wypierając z obrazka całe zagrożenia globalne. Jak państwo, nie, jakbyście państwo spojrzeli do gazet, obejrzeli, no wtedy jeszcze YouTube'a nie było, ale obejrzeli wiadomości, czy w ogóle dyskusje w latach 90., no to jednak ja mam wrażenie, że Polska była o wiele, polska dyskusja i polska polityka była w o wiele większym stopniu otwarta na świat i na to, co się dzieje, niż jest to dzisiaj. Tak? Znaczy dzisiaj dla nas poza Fortem Trumpem nie istnieje tak naprawdę NATO, stosunki z Amerykanami i żaden inny świat. Tak? I znowu, wiele osób uważa, że to jest okej. Znaczy w końcu mamy, tak, po tych 200 lat wałęsania się po zaborach i różnych przygód geopolitycznych, jesteśmy w miejscu, które jest fajne, wygodne, ciepłe i dobrze się w nim czujemy. To oczywiście ma ten problem, że to znaczy jakby problem, wyzwaniem, które, bo chciałem już przejść, żeby niedługo, do wyzwań, jakie z tego wynikają. Po pierwsze, przez te 30 lat ja mam wrażenie, i to jest w jakiejś mierze też błąd mojego środowiska, my strasznie mało tak naprawdę wiemy o Polakach i o społeczeństwie, o tym, jak oni myślą o polityce europejskiej, polityce zagranicznej. Znaczy, jak państwo spojrzycie, ja sobie robię, jak tylko pojawiają się jakieś badania, głównie robi je CBOS, polskie badania opinii publicznej na temat świata sprowadzają się bardzo często do tego, tak, kogo lubimy, w sensie jakie narody, jakieś czasami większe decyzje, jesteś za, przeciw, ale my tak naprawdę zupełnie nie rozumiemy, na przykład z czego wynika to 90-procentowe prawie poparcie dla Unii Europejskiej. Tak? Można powiedzieć, część osób powie, no ono wynika przede wszystkim z kwestii gospodarczych. Jeżeli jest tak, to by oznaczało, że pierwsze poważne tąpnięcie, kryzys gospodarczy spowoduje głęboką weryfikację, tak, nastrojów, zmianę nastrojów wobec Unii Europejskiej. Inni mówią, że no jest to jakiś w mierze wynik, tak, jednakże Europa jest częścią
czujemy się w końcu częścią politycznej Europy. Sprawdzian nadejdzie moim zdaniem wtedy, kiedy staniemy się płatnikiem netto. Tak? I jeśli szukamy takiego momentu do dyskusji o polexicie w sensie politycznym, uważam, że moment, kiedy Polska przestanie więcej brać, zacznie dopłacać, będzie tym momentem, kiedy na twardo zobaczymy, jakie naprawdę są opinie Polaków na temat członkostwa w Unii Europejskiej. Ze Stanami Zjednoczonymi, Piotrek, wspomniałeś, jest podobnie. Rzeczywiście we wszystkich rankingach i badaniach opinii publicznej Polacy są bardzo proamerykańscy, ale widzimy na poziomie konkretnych decyzji, działań nawet tego rządu, poprzednich rządów społecznych, jednakże no nie Ameryka dzisiaj wypełnia przestrzeń polską polityczną, społeczną, gospodarczą, w coraz większym stopniu Europa, więc jest to pewien efekt, powiedziałbym, takiego trendu, pewnej inercji, która zyskała nową siłę w wyniku kryzysu ukraińskiego, ale ja uważam na przykład, że chodzi o relacje amerykańsko-polskie, że jesteśmy w pewnego rodzaju szczycie i nie ma możliwości utrzymania tego tak dalej, dlatego że biznes, handel idzie w zupełnie inną stronę. Ameryka, i tu są te procesy, o których mówiłem, związane z Unią Europejską, Stany Zjednoczone, Unia Europejska w wielu sprawach będą szły w drugą stronę, a my jesteśmy, niektórzy mówią na dobre, niektórzy na złe, ale jesteśmy częścią Unii Europejskiej, czy się podoba, czy nie. I tutaj tych wyborów, jeśli one będą artykułowane, realnie polityczne tych wyborów nie ma, będziemy po stronie unijnej. Przykład tego, co się stało z całą wojną handlową i z tym, jak strona amerykańska próbowała jednak tutaj rozkalibrować trochę stronę polską, podobnie jak wcześniej było z Brexitem. Okazało się, że i w przypadku Brexitu, i w przypadku wojny handlowej absolutnie było mowy o tym, żeby Polska wyłamała się z szeregu tego unijnego mainstreamu przy jakichś może swoich drobnych akcentach. W związku z czym, i to jest moje ostatnie, ja uważam, że problem nie polega na tym, czy wolniej, czy szybciej. Uważam, że to jest, znaczy, jakby to nie jest tak, że tego problemu oczywiście nie ma, ale uważam, że jeśli chcemy znaleźć odpowiedź na to, w którą stronę polska polityka europejska będzie zmierzać, to musimy wszystkim patrzeć na to, w którą stronę będzie Polska zmierzać. Tak? Znaczy, to jest, bo nakładanie pewnych koncepcji, czy jakby próba powtórzenia trochę tej dyskusji, która była w momencie rozszerzania Polskę, rozszerzania Unii Europejskiej o Polskę, czyli jest jakby, jest pewien dany paradygmat, jest pewne, są pewne ramy, w które my się wpisujemy, ona tym razem nie ma uzasadnienia, w związku z czym szybciej, wolniej, euro, nie euro, ja uważam, to są zupełnie, zupełnie może ważne, ale z punktu widzenia realnej polityki wtórne kwestie. Tak naprawdę problem sprowadza się do dwóch rzeczy, znaczy po pierwsze, czy do jednej, do skali ambicji tak naprawdę. Znaczy ja jestem w stanie sobie doskonale wyobrazić Polskę, która funkcjonuje w Unii Europejskiej przez kolejne lata w taki sposób, jak funkcjonuje dzisiaj i funkcjonowała przez ostatnie lata. Tak? To jest coś, co ja sobie nazywam prywatnie jednak pewnym takim trendem do italianizacji polskiej polityki, czyli wielkie ambicje, wielka narracja, wielkie emocje, ale tak naprawdę koniec końców i płyniemy z tym głównym nurtem i nawet jak czasami coś pogrozimy, pokłócimy się, to koniec końców później rezygnujemy z tych swoich wielkich ambicji. A skala ambicji oznacza, jakby w tym sensie to jest pytanie, czy jeśli nie chcemy być właśnie takim krajem, który po prostu sobie jest, korzysta, ludzie są raz lepiej, raz gorzej zadowoleni, bo cykle koniunkturalne się zmieniają, problemy się pojawiają, to pytanie o skalę ambicji jest wszystkim pytanie o skalę ambicji Polski w ogóle w świecie, w różnych obszarach, w jakich obszarach Unia Europejska jest tym instrumentem. Pytanie o skalę ambicji to jest pytanie także o zgodę na akceptację rzeczywistości. Ja uważam, że w Polsce mamy w różnych obszarach problem z akceptacją rzeczywistości. To jest kwestia chociażby dyskusji o suwerenności, że cały czas suwerenność jest traktowana jako swego rodzaju firewall przed różnymi rzeczami, a nie jako, no, że suwerenność to jest wszystkim kwestia dzisiaj, przede wszystkim zdolności do wywierania wpływu, zdolności do tworzenia regulacji. W związku z czym, jeżeli jest się słabszym, to się po prostu przegrywa. Ja byłem, prowadziłem wczoraj w Katowicach, przedwczoraj w Katowicach sesję poświęconą ekspansji zagranicznej polskich firm i jest jedna firma, której nazwę nie będę wymieniał, w każdym razie właściciel tej firmy, bardzo fajny pan, jest numerem 2 na świecie. Jego konkurent jest numerem 1 na świecie i ten pan nie może przeżyć tego, że jest 2 na świecie, oskarża tego konkurenta numer 1 na świecie o wszystkie złe możliwe chwyty wynikające z tego, że tam ma przewagę kapitałową i cały czas apeluje do państwa polskiego, żeby coś z tym zrobiło. Tak? Znaczy, i to jest taka, znaczy to jest postawa, którą ja bardzo często widzę w różnych miejscach. Niezdolność, znaczy niezdolność do zgodzenia się po prostu, że jak jest się słabszym, to trzeba być mocniejszym. Czasami po prostu człowiek nie jest w stanie być mocniejszym i trzeba to umieć zaakceptować. Więc myślę, że jeśli mówimy o skali ambicji, to jest też jeden z problemów, że mamy często wybujałe ambicje w ogóle, znaczy nie jesteśmy zdolni do ich wypełnienia. Albo czasami w drugą stronę stwierdzamy, że jesteśmy tak słabi, że nie mamy żadnych ambicji. No i kolejne rzeczy, o których mówiłeś, Piotrze, no przede wszystkim oczywiście już przechodzę do kolejnych sektorów. Ja uważam, że energetyka absolutnie jest tym wyzwaniem i to jest ten moment, kiedy będzie taki reality check w Polsce. Przy wszystkich dyskusjach o jednolitym rynku, sporach dalej, znaczy widmo blackoutu, które może się wydarzyć
tak, w lecie tego roku, myślę, że bardzo dużo zmieni w myśleniu Polaków o tym, czym jest energetyka, czym jest zielona energia, czym są sieci przesyłowe, jak bardzo ważne jest rozproszenie. Kolejna bardzo ważna rzecz, która będzie nas, uważam, upodabniać do, w coraz większym stopniu do mainstreamu europejskiego, to jednak jest rosnące przekonanie, że jednak pewien protekcjonizm jest dobry. To znaczy, to jest tak, jak Państwo nawet weźmiecie sobie dyskusję o pracownikach delegowanych z punktu widzenia firm, które walczą o to, żeby tego nie było, to jest protekcjonizm. Z punktu widzenia pracowników, którzy uważają, że dieta to jednak nie jest część składowa pensji, tylko dieta to jest dieta, tak? Bo od diety nie tylko nie płaci się podatków, ale też nie ma emerytury. Tego typu rozwiązania, które forsują Francuzi, tak, czy Niemcy, wyglądają już zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że na rynku pracy i w ogóle jeśli chodzi o polską gospodarkę, to przejście z gospodarki opartej jednak na bardzo niskich kosztach osobowych, to wszystkim jest ten główny zasób nasz, to będzie powodowało, że w większym stopniu będziemy otwarci też na różnego rodzaju projekty socjalne w skali Unii Europejskiej. I ostatnia rzecz, bardzo ważna, która wydaje mi się też może zmienić bardzo dużo w polskim podejściu do problemu i co za tym idzie też w polskiej polityce europejskiej, no i kwestia jednak dostępu do usług publicznych. To znaczy w Polsce usługi publiczne stają się coraz gorszym poziomie. To, co się stało w usługach medycznych, dzieje się dzisiaj w edukacji. I wydaje mi się, że te elementy przesądzą tak naprawdę o tym, one dadzą pewien swego rodzaju szkielet dla polskiej polityki europejskiej. Czy ona pójdzie w związku z tym bardziej, czy w związku z tym powstanie zgoda na to, że wejdziemy do strefy euro, bo na przykład się okaże, że Polska wpadnie w kryzys, a strefa euro będzie funkcjonować i to może radykalnie zmienić myślenie Polaków, ale też polityków. Nie wiem, natomiast uważam, że polska polityka europejska dzisiaj jest pytaniem o to, jakie mamy ambicje, jak chcemy być ważni. Natomiast taka konwergencja stopniowa i zbliżanie się do tego, co dzieje się w Europie, wydaje mi się nieuniknione bez względu na to, jak będą prowadzone dyskusje polityczne w Polsce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I teraz pan Sebastian. Dziękuję bardzo za zaproszenie i chciałbym się przyłączyć do gratulacji Olafa Osicy. Jeżeli chodzi o wygłoszone, przedstawione diagnozy i tezy, z wieloma można się zgodzić, natomiast jeżeli miałbym wybierać jedną, to jest to wizja pewnej zmiany w integracji europejskiej, która nastąpiła w ostatnich latach, bo przyzwyczailiśmy się jako kraj członkowski ze stosunkowo świeżym stażem, że Unia Europejska stawia sobie za cel konwergencję, stawia sobie za cel stworzenie pewnej jedności, zjednoczenia Europy i ten model chce zaprezentować na poziomie globalnym jako optymalny. Proszę brać i częstować się, to jest nasze doświadczenie. Natomiast w tej chwili integracja europejska raczej zaczyna definiować się przez zagrożenia zewnętrzne. Czyli już nie tyle myśli o eksportowaniu swojego modelu, co raczej dostrzega zagrożenia i do tych zagrożeń dostosowuje swoje decyzje. Jest zdeterminowana, żeby to zrobić i jest gotowa zapłacić za to nawet wysoką cenę. I polskie dylematy z polityką integracyjną są związane też właśnie z tą ceną. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczy, z którymi się nie do końca zgadzam, to jest to no jednak pewne ograniczenie znaczenia, to Piotr o tym powiedział, integracji ze strefą euro. Dlaczego? Strefa euro to nie jest po prostu jedna z polityk sektorowych, która zasługuje na naszą uwagę. To jest obszar integracji o zupełnie innym potencjale, ogarniającym właściwie wszystkie obszary współpracy. I tutaj wymienię kilka argumentów przemawiających za tym. Po pierwsze, to jedyny obszar integracji, który tworzy nowe instytucje. Już mieliśmy do czynienia z Europejskim Bankiem Centralnym. Będzie w przyszłości prawdopodobnie minister finansów, jest Europejski Mechanizm Stabilności, który w przyszłości stanie się Europejskim Funduszem Walutowym. Jest już zalążek wspólnego budżetu, być może także własna izba w Parlamencie Europejskim. I z tym wiąże się oczywiście bardzo poważny dylemat z perspektywy Polski, bo tu już nie chodzi o zwykłe zróżnicowanie integracji, że wybieramy sobie to, co nam pasuje, tylko chodzi o polityczne zróżnicowanie integracji. Powstają inne instytucje, inne gremia, które podejmują ważne decyzje i my jesteśmy z tych gremiów wykluczeni, nie przegłosowani, tylko de facto wykluczeni.
Druga sprawa. Euro ma znaczenie ze względu na globalizację, która staje się coraz bardziej szorstka, nieprzewidywalna, w której pojawia się coraz więcej protekcjonizmu. I wydaje mi się, że euro odgrywa, chroni Europę przed, chyba trzeba nazwać to w ten sposób, próbami korumpowania państw europejskich przez inne mocarstwa pozaeuropejskie. Wyobraźmy sobie sytuację, że nie ma euro, natomiast mamy wspólny rynek, który gdzieniegdzie funkcjonuje, gdzieniegdzie nie, cały czas są spory między państwami członkowskimi. Natomiast kraje zewnętrzne oczywiście próbują wpływać na te decyzje i proponują niektórym z członków Unii Europejskiej wsparcie kursu walutowego, kupno obligacji, o ile zablokują lub przeforsują daną regulację na wspólnym rynku. Wspólna waluta euro zdecydowanie utrudnia tego typu praktyki. Krótko mówiąc, zwiększa suwerenność. Trzeci argument za tym, że euro jednak jest bardzo istotne, to to, że poprzez ten wszechogarniający charakter może zdecydować o charakterze modelu społeczno-gospodarczego w Unii Europejskiej. Dyskutujemy także w Polsce o tym, czym ma być polski kapitalizm, jaka ma być równowaga państwa, jaka ma być równowaga rynku w tym modelu. Natomiast w Unii Europejskiej w tej chwili zaczynają się ustawiać kolejny tej dyskusji i najbliższe lata to będzie podjęcie decyzji, jakie są ramy, jaka jest przestrzeń, w których te kapitalizmy mają się zmienić. Na przykład jeżeli powstanie wspólne ubezpieczenie dla bezrobotnych w strefie euro, to wydaje mi się, że będziemy mieli już jeden bardzo ważny element tej całej układanki. Na razie z tej dyskusji jesteśmy wyłączeni. Są jeszcze dwa punkty, o których chciałbym powiedzieć. Wydaje mi się, że brak euro w Polsce, to, że jesteśmy poza tym obszarem, blokuje realizację bardzo istotnego z punktu widzenia polskich interesów celu, czyli finalizacji wspólnego rynku. Dlaczego? Kilkakrotnie już słyszałem, raczej w kuluarach niż w oficjalnych czy półoficjalnych wystąpieniach, że wiele krajów strefy euro twierdzi, że musi zachować pewną kontrolę nad niektórymi obszarami usług czy gospodarki, ponieważ nasze przewagi jako uczestnika wspólnego rynku, ale jednocześnie nie należącego do strefy euro, są zbyt duże. Raz, jesteśmy tańsi. Dwa, mamy jeszcze w razie kryzysu możliwość dewaluacji naszego pieniądza. I na ten wypadek dewaluacji pieniądza warto utrzymywać pewne zabezpieczenie. Krótko mówiąc, jest pewne Jungtim. Jeżeli wejdziecie do strefy euro, ok, dokończymy wspólny rynek. Ale dopóki tego nie ma, to nie jest wspólny rynek. To jest obszar gospodarczy cały czas narażony na to, że ktoś będzie w stanie poprawić swoją sytuację kosztem innych, bo do tego sprowadza się często dewaluacja. I ostatni argument, który pokazuje, że może być nawet jeszcze gorzej niż tylko ta sytuacja, w której musimy się pogodzić z niedokończonym wspólnym rynkiem, to jest przyszły kryzys w strefie euro, czy szerzej w gospodarce europejskiej. I tutaj mogę odwołać się do panelu, w którym uczestniczył pan Kawalec, też w Katowicach, gdzie zadałem pytanie uczestnicy z Francji. Czy w razie takiego następnego kryzysu w strefie euro może sobie wyobrazić sytuację, że francuski rząd podnosi argument wprowadzenia obostrzeń wobec Polski, ograniczeń konkurencji, ze względu na to, że Polska korzysta z prawa do dewaluacji i że tego typu konkurencja jest nie fair. I zastanawiam się, jaką mielibyśmy odpowiedź, realną odpowiedź polityczną na tego typu zagrożenie. Poza oczywiście podnoszeniem argumentów prawnych, że jest to łamanie reguł i tak dalej, i tak dalej. To byłaby dyskusja bardzo polityczna i wydaje mi się, że byłyby kłopoty ze zbiciem francuskiego argumentu czy włoskiego argumentu, że ta konkurencja jest absolutnie w porządku, absolutnie fair. I to są wyzwania, które czekają na nas w związku
z no, jednak brakiem postępów w integracji monetarnej w Polsce. I tutaj też no, jestem pesymistą. Nie sądzę, żeby w ciągu kolejnych 10 lat możliwe było dokończenie polskiej integracji ze strefą euro. Natomiast możliwe jest jednak pewne zbliżanie się do tej strefy euro, wykorzystywanie mechanizmów, które być może nie są do końca widoczne, a nieoczywiste. I tutaj krótko tylko powiem o europejskim mechanizmie kursowym numer 2, który w tej chwili jest swego rodzaju przedszkolem dla kandydatów do strefy euro. 2 lata się w tym mechanizmie przebywa, potem automatycznie wchodzi się do strefy euro. Gdyby udało się wykorzystać ten mechanizm do tego, by ustabilizować relacje złotówki ze strefą euro i tym samym politycznie też zneutralizować ewentualne zarzuty takich krajów jak Francja i Włochy, że możemy zawsze zdewaluować nasz pieniądz. Jednocześnie za ten mechanizm kursowy, gdybyśmy otrzymali pewien wpływ polityczny na to, jak reformuje się strefa euro, byłoby to być może nie najgorsze rozwiązanie, także kompromisowe dla wszystkich sił politycznych w Polsce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, nie będę próbował podsumowywać tej bardzo interesującej listy argumentów. Od razu oddaję Państwu głos. Bardzo proszę o zgłaszanie się z pytaniami, uwagami, refleksjami. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, Piotr Kaczyński. Kilka uwag. Dziękuję bardzo za te bardzo ciekawe punkty. Uwaga pierwsza. Polski interes narodowy i europejski interes wspólnotowy. Przeciwstawianie ich sobie jest dosyć ryzykowne. To znaczy, to nie jest tak, że w świecie teoretycznym one powinny być spójne. Nie ma czegoś takiego jak europejski interes wspólnotowy w poprzek interesu narodowego. Ja mogę podać 2 przykłady, kiedy ogon macha psem. Irlandia w sprawie Brexitu, Cypr w sprawie tureckiej. Małe państwo w życiu nie byłoby w stanie zmaksymalizować swojego interesu narodowego, gdyby nie obecność w Unii Europejskiej. I Polska jest dokładnie na takiej samej pozycji. Więc ten interes narodowy, który my nawet próbujemy debatować, jako interes, który może w jakikolwiek momencie stać w poprzek interesowi wspólnotowemu, to jest niewyobrażalne. Interes wspólnotowy to jest konwergencja interesów narodowych i coś jeszcze. I dorzucenie do tego jakiejś wartości dodanej. Ja nie mówię o interesie wspólnotowym oczywiście, nie mówię o interesach narodowych innych państw. I tak samo i będzie z kwestiami energetycznymi i klimatycznymi. Ja rozumiem, że tutaj jest największe wyzwanie, największy problem w znalezieniu tego wspólnego czynnika i kilka razy także rząd Rzeczypospolitej wetował różnego rodzaju rozwiązania w tych kwestiach, chociażby kwestia dekarbonizacji do 2050 roku. Niemniej taki drobny argument, który prowadzi mnie do punktu drugiego. Argument siły i siła argumentu. Polska musi wygrać argument o dekarbonizacji albo nie odchodzenia od dekarbonizacji. To nie jest tak, że sprawy są przegrane. Za węglem wciąż można argumentować. Są tacy, którzy argumentują. Polacy próbują argumentować w Brukseli. Są potencjalni także sojusznicy w tym. Więc trzeba wygrywać swoje argumenty. Bez wygrywania swoich argumentów nie będzie sukcesu. Punkt trzeci, obrona interesu narodowego. No, od 15 lat ciągle słyszę o obronie interesu narodowego, a bardzo mało jest słychać o promocji interesu narodowego. Co my chcemy pozytywnego sformułowania? Co my chcemy od Unii Europejskiej? To jest pytanie także do Państwa. Ostatni punkt to jest punkt odnośnie polityki. W międzyczasie ta Europa nam ucieka. Ona ucieka nie tylko przez eurozonę, ale mamy coś takiego jak wzmocnioną współpracę. Ze wszystkich wzmocnionych współprac, które zostały nawiązane od czasu 2009 roku i traktatu lizbońskiego, Polska uczestniczy w jednej, patentowej. W żadnej innej nie uczestniczy, nawet jeżeli to jest w jakichś sprawach niekoniecznie pierwszorzędnych. Jedna z głównych debat europejskich dzisiaj dotyczy prokuratury europejskiej.
Polska nie uczestniczy w prokuraturze europejskiej i nie ma żadnej dyskusji, przynajmniej ja nie słyszę, żeby była, o tym, żeby Polska w tej prokuraturze europejskiej powinna się znaleźć. Więc z czasem będzie coraz więcej tychże wzmocnionych współprac w różnych obszarach tematycznych. I pytanie do Państwa w tym zakresie też, czy to nie jest instytucjonalizowanie oddalania się Polski od centrum decyzyjnego, kiedy te wzmocnione współpracy w kolejnych politykach będą się pojawiały, bo te 6 punktów się pojawia regularnie. One się pojawiły w przeciągu 3-4 ostatnich lat. Więc na tym przestanę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Joanna Mucha. Proszę Państwa, pojawił się ten wątek w Państwa wypowiedziach, że Unia Europejska w tej chwili jakby zmienia swój kierunek i z takiego poziomu konwergencji, która była podstawowym celem, wchodzimy na podstawowy cel, którym jest ochrona przed różnego rodzaju zagrożeniami. Myślę, że rzeczywiście coraz więcej głosów tego typu słyszymy. Wypowiedzi Donalda Tuska, który mówił dość wyraźnie o tym, że ta migracja zewnętrzna, która staje się dla nas coraz większym zagrożeniem i obrona zewnętrznych granic Unii Europejskiej jest takim wyzwaniem i jest widziana przez instytucje europejskie jako jedno z najważniejszych wyzwań. Czy wpływy Rosji, wpływy bezpośrednie w procesy demokratyczne w różnego rodzaju krajach i to, w jaki sposób ograniczyć te wpływy, ograniczyć znaczenie fake newsów itd., itd. Czy zmiana technologiczna, o której powiedział też Tusk podczas swojego wykładu, ta zmiana technologiczna, a zresztą on to bardzo ciekawie połączył, bo powiedział, że ta zmiana technologiczna idzie w kierunku takim, żeby manipulować w pewien sposób zachowaniami ludzkimi i pokazał to i na podstawie, i jakby na poziomie koncernów takich jak Facebook i tak dalej, i na podstawie państw, które zaczynają technologii używać do kontroli umysłów, powiedzmy to w ten sposób. I wreszcie ochrona konsumentów przed międzynarodowymi koncernami, co też już się dzieje, ale na razie mam wrażenie, dzieje się na poziomie europejskim raczej w sytuacjach drastycznych i wyjątkowych, a jeszcze się nie dzieje na zasadzie takiej, że jako instytucja międzynarodowa Unia Europejska postrzega swoją rolę jako tej instytucji, która powinna tworzyć tego typu jakby uregulowania, które pomogą konsumentowi w tej bardzo nierównej walce z koncernem, w której nie wiem, pracownik jest zatrudniony, czy kupuje się jakieś usługi, czy kupuje się jakieś produkty. Więc rzeczywiście to przejście na postrzeganie Unii jako tej, która walczy z zagrożeniami, jest bardzo ciekawe, tylko chciałabym zwrócić na dwie rzeczy uwagę, bo to jest, wydaje mi się, warte zaznaczenia. Po pierwsze, my na razie mam wrażenie, bardzo deklaratywnie mówimy o tym, że z konwergencji przechodzimy w Unii Europejskiej na walkę z zagrożeniami i to jest na razie na zasadzie takiej, że rzeczywiście to deklarujemy i rzeczywiście to się pojawia w dyskusjach politycznych, natomiast to się moim zdaniem na niewielką skalę pojawia w bezpośrednich już działaniach. I ten wielki statek, którym jest Unia Europejska, ten wielki po prostu, nie wiem, ta zmiana kursu jest po prostu bardzo powolna i moim zdaniem niewystarczająca w stosunku do potrzeby. I to jest ta druga uwaga, bo rzeczywiście zmiana kursu w tym kierunku to jest wyjście naprzeciw jakby temu problemowi, który stwarzają populizmy. Bo właśnie te zagrożenia, właśnie wyjście naprzeciw tym zagrożeniem to jest walka z populizmami, z tym, co się dzieje u nas, z tym, co się dzieje w bardzo wielu innych europejskich krajach. I dlatego uważam, że to jest po pierwsze ważne, po drugie już uświadomione, ale jeszcze nie realizowane w wystarczającym stopniu. Dziękuję. Znaczy, ja uważam za celną i tak podsumowującą czy rysującą coś, co rzeczywiście się dzieje, tę uwagę, że następuje bardzo istotne przesunięcie akcentów z konwergencji na obronę przed zagrożeniami. No, tylko jak wysłuchiwałem tych konsekwencji tego przesunięcia akcentów dla Polski, to uświadomiłem sobie, że uczciwie mówiąc, nie tyle Polska,
co nowi członkowie klubu, nie powiem, że są uważani, ale w konsekwencji w ramach tego zwrotu są traktowani jako pewien element zagrożenia wewnętrznego. No bo weźmy tę listę wywistowaną dylematów, przed którymi stoimy. No, praworządność, no to na nasze i Węgrów życzenie. Tego mogłoby nie być, ale cała reszta musiałaby być. Jeżeli mówimy o Europie socjalnej, plan, element planu Junckera, a pierwszym tego zwiastunem była kwestia dyrektywy o pracownikach delegowanych, no to przecież nawet niespecjalnie ukrywano, że realna, jeśli chodzi o dumping socjalny, waga tego problemu dla Francji czy Holandii jest realnie rzecz biorąc żadna, bo ja sprawdzałem dane. Natomiast politycznie, symbolicznie dla elit politycznych i dla wyborców francuskich jest bardzo, bardzo duża. To pani komisarz, która w Brukseli się tym zajmowała, w wywiadzie dla Rzeczpospolitej powiedziała to wprost. Słuchajcie, wiemy, że to was krzywdzi, ale musimy to zrobić, żeby społeczeństwa Europy Zachodniej nie odsunęły się od integracji. Tak? To jest jeden element. Harmonizacja podatków, no, też może uderzyć w newcomersów, w tych nowych członków klubu. Pakiet klimatyczny, nie twierdzę, że on po to został pomyślany, ale konsekwencja, zwłaszcza dla Polski, jest tutaj w sposób oczywisty negatywna, a czym innym, i to jest rzecz nie do przewalczenia. Ja w swoim czasie próbowałem się zorientować, jeszcze będąc politykiem czynnym, na ile można sformułować skuteczną koalicję przeciwko temu. No i okazało się, że nie można. No to jak nie można, to trzeba to przyjąć do wiadomości i z tym się pogodzić. I inną jest rzeczą, że zasadniczym problemem, że Polska nie ma strategii energetycznej, prawda? Bo albo jej wprost nie ma, albo ma tylko na papierze i istnieje całkowity rozjazd między tym, co państwo, spółki Skarbu Państwa robią, a tym, co jest zapisane, a już oczywistym, no to, takim przykładem jest to, że od już 15 lat trwa w rządzie realna dyskusja w sprawie energetyki atomowej i ciągle jesteśmy na etapie dyskusji i odsuwania decyzji o kolejne pięciolatki. Co kolejna kadencja a to jest, można powiedzieć, decyzja strategiczna, kluczowa, a tutaj jakby uznaje się, że można jej nie podejmować. Jest jeszcze kwestia transatlantycka. To prawda, nic nie zastąpi nam Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o ochronę militarną, bo nie zastąpi jej najsilniejsze państwa Europy Zachodniej. Ale jest kwestia, którą będziemy musieli rozstrzygnąć, to znaczy jaki sprzęt i z czyim udziałem będzie kupowany przez nas. W wielkiej modernizacji, która nastąpi w latach 30. tego wieku. Europejski dron, europejski czołg, europejski samolot piątej generacji. Nie wiem, po to jest Europejski Fundusz Obronny, żeby wypchnąć Amerykanów z Europy. I oni zostaną wypchnięci. Ale czy my podłączymy się pod to, czy nie? To będzie jedna z najważniejszych, także politycznie, decyzji, którą trzeba podjąć w ciągu paru lat, bo to teraz zapadają te decyzje, a w latach 30. będą efekty. Wreszcie kwestia ostatnia i to jest pytanie. Mi się bardzo, ja uważam, że rzeczywiście myślenie polskie,
społeczne o euro sformatował ostatni kryzys i na to żadnego prosku nie ma. Natomiast nie jest tak, że pozostając, a nawet demonstracyjnie likwidując pełnomocnika do spraw wprowadzenia Polski do strefy euro, my cokolwiek zyskujemy, sądzę, że tracimy bardzo dużo. Pytanie, czy nie jest receptą, no po prostu wejście do, o czym była mowa, do ERM2, zwłaszcza, że to nie chodzi o 2 lata. Musi być większość konstytucyjna, by spełnić ten ostatni warunek, czyli harmonizację prawa z prawem Unii Europejskiej, czyli zmienić konstytucję. A póki się jej nie zmieni, to w ERM2 możemy być dłużej niż dwa lata. Prawda? Tak, bez końca. I już kwestia ostatnia. No, tylko żeby realizować polskie strategie w Unii i interes narodowy, który istnieje, po prostu musimy przyjąć jakąś koncepcję naszej obecności w gremiach decyzyjnych. Była koncepcja pierwszego PiSu, czy Lecha Kaczyńskiego, przed kryzysem, kiedy istniało G5, możliwość rozszerzenia tego o G6, wepchnąć się tam. Nawet by nas tam widzieli, to była ta na poziomie ministrów spraw wewnętrznych inicjatywa Sarkoziego wsparta przez Niemcy. Przyszedł kryzys, koncepcja Platformy była nie wepchnąć się, tylko wpełznąć. Tam łapiąc Niemcy za poły. Może godnościowo trochę nie bardzo, no ale liczy się realna polityka. No, koncepcja rządu PiS-u jest tak, stać z boku i pokrzykiwać, że jesteśmy ważni i że powinniście to uznać. Oczywiście także rząd PiS-u zachowuje pewien zdrowy rozsądek i jak przychodzi do Brexitu czy do wojny handlowej, to nie przyłącza się do wojny handlowej do Trumpa, ale to są jakby plusy negatywne, że się czegoś nie robi. Innymi słowy, jest kwestia wejścia, znaczy wymyślenia na obecny etap wejścia do kręgu decyzyjnego, a tego moim zdaniem bez zasygnalizowania perspektywy wejścia do strefy euro nie da się zrobić z jednego powodu. Technokraci, urzędnicy, bankowcy i politycy ze strefy euro spotykają się dużo częściej i dużo gęściej. Jak oni się częściej spotykają między sobą, to jest w polityce wszędzie zresztą naturalny odruch. My się znamy lepiej, to coś między sobą ustalmy, a potem tym innym zakomunikujemy. W odniesieniu do słów Ludwika Dorna, nie wiem, czy przedstawiłem, Tomek Kozłowski, już mówiłem, co prawda, ale jeszcze raz. Niewątpliwie mówiąc o polityce zagranicznej w kontekście Europy, no trzeba mówić jednak na pierwszym miejscu czy nie, ale jest to bardzo ważna kwestia bezpieczeństwa. I teraz takim ciekawym kontekstem, który tutaj jeszcze nie padł, jest z kolei polityka Stanów Zjednoczonych wobec Unii, która jest otwarcie od początku, właściwie tuż jeszcze przed samym wyborem Donalda Trumpa na prezydenta, była antyunijna i jest antyunijna. Też trochę temu dawał wyraz Donald Tusk, przewodniczący, ale nie tylko. Jest to problem sam w sobie, temat rzeka, go tylko sygnalizuje. Natomiast sądzę, że on tym bardziej przemawia za tym, żeby oczywiście w miarę naszych europejskich sił budować porządną strategię bezpieczeństwa, w tym armię, ale armię oczywiście nowoczesną. Ja nie mówię o setkach tysięcy żołnierzy, tylko ta jednostka GROM, akurat Polska jest znakomitym przykładem, prawda? Ludzi niesłychanie dobrze wykształconych, wyposażonych w najnowsze wynalazki technologiczne i tak dalej, prawda? I to jest naprawdę szansa, ale wtedy, kiedy to rzeczywiście będzie Europa w miarę zjednoczona i, że tak się wyrażę, ponownie, jak to było na początku, strategicznie zarządzana, a nie tylko taktycznie, a tym bardziej nie na poziomie, jak tutaj wspominany, prawda, status quo. Teraz kwestia tych zagrożeń, o których też trzeba przyznać, bardzo ciekawie mówił, precyzyjnie mówił Donald Tusk na wykładzie na uniwersytecie. To są Chiny,
to jest Rosja, to są globalne korporacje i to jest sztuczna inteligencja, która coraz bardziej przeradza się w sterowanie naszymi popędami. To okropny wynalazek. Miałem okazję to rozmawiać z ludźmi, którzy się tym zajmują na poziomie światowym, że w zasadzie badania dotyczące sztucznej inteligencji bardziej w tej chwili skierowują się na badania nad naszymi popędami. Tak okazuje się, że człowiek jest nie tyle racjonalny, co bardziej popędowy i to oczywiście może mieć makabryczne skutki, jeśli chodzi o gospodarkę świata. I teraz oczywiście zgadzam się z tym, że trzeba właśnie myśleć o polityce zagranicznej Polski w kontekście europejskim wobec tych zagrożeń globalnych, ale z drugiej strony sądzę, jeszcze bardziej trzeba sobie zdawać sprawę z tego, czego nie było właśnie na początku Unii i to, co chyba umyka jako problem, jako taki, mianowicie to, że właśnie pojawił się po prostu globalny świat i globalny rynek. I ja nie traktowałem tego jako zagrożenie, tylko jako szansę, jako tak trochę amerykańsko, prawda, to jako challenge, tak, odwracając problem, tak. Nie uciekajmy, nie patrzmy sami na siebie, jako Europejczycy, jako na tych mniejszych. Możemy być ciągle duzi, ale znowu właśnie pod warunkiem dobrego postrzegania tego współczesnego świata. I tutaj, jak kolega właśnie mówił o euro, to się całkowicie zgadzam, bo to jest kwestia wspólnego rynku, tak naprawdę jest mit kolejny, bo my nie mamy. Ja mówię z kolei z punktu widzenia biznesu i prawa takiego prawdziwego, tak? Natomiast w takim sensie nie mamy. Tak? Prawo europejskie się straszliwie rozrosło. Właśnie wspólny rynek, jeśli istnieje, to w ramach euro też kuleje, prawda? I ta wizja autentycznie wspólnego rynku, iluś tam kilkuset milionów Europejczyków, nadal jest przed nami, a nie za nami, tak? O dziwo. I sądzę, Polska ma tutaj potencjalnie, przynajmniej ma do grania kolosalną rolę. A na zakończenie z takim, słuchając Państwa znakomitych wystąpień, tutaj dyskusji, tak przyszło do głowy, że właściwie być może jesteśmy u progu tworzenia nowej zupełnie polityki zagranicznej, w sensie polityki NGO-sów, tak? To znaczy, że organizacje pozarządowe, to już Państwo częściowo robicie, mają tutaj szansę, jeśli chodzi o Europę przynajmniej. I w kontekście takim, bo mamy ciągle przed sobą pytanie, to było, padało już wielokrotnie, czy, znaczy nie padało tak bezpośrednio, jak ja to sobie pozwolę sformułować, czy mamy nadal w tym dziwnym, trochę coraz bardziej zwariowanym, globalnym, drapieżnym, kapitalistycznie, w sensie takim tradycyjnie mówiąc, świecie, czy mamy szansę na kapitalizm ludzką twarzą w Europie, tak? Czy w Europie da się ocalić to, co właśnie mówiliśmy o państwie opiekuńczym, może ono trochę zeszło, ale nadal mamy jako Europejczycy, sądzę, to nas łączy bardzo, to znaczy ta wizja właśnie, że zarobko, po pierwsze zarobek to nie wszystko, tak, że mamy właśnie ochronę środowiska i tak jesteśmy, powiedzmy, piewcami tego, ale też szukamy wartości w życiu i tak dalej, tak. I czy to nie jest właśnie ciągle nasze takie wielkie dziedzictwo, które możemy wykorzystywać. Tak na zakończenie pro domo sua, trochę publicznie, w sensie działalności mojej tam innej publicznej. 2 czerwca ruszamy w Stowarzyszeniu Genius Loci, siedzibą w Wilanowie, które miałem okazję współzakładać, z takim projektem propagowania porządnej, że tak się wyrażę, polityki gospodarki przestrzennej. Oczywiście ta gospodarka przestrzenna nie może się ograniczać do danego kraju, tak? Także jest mnóstwo rzeczy tego typu, które no może nie leżą na stole, ale o których warto sięgać, żeby właśnie ku tej przyszłości, że tak powiem, jakoś lepiej zdążyć. Dzięki. Roman Sudzienikasz, krótkie pytanie tam do pana Piotra Burasa na temat listy tych dylematów. Czy na niej też nie powinna być polityka migracyjno-azylowa? W kontekście oczywiście zagrożeń, że być może strefa Schengen będzie zredukowana, ale nawet jeśli do tego nie dojdzie, choćby tak w kontekście już quasi permanentnego przywrócenia kontroli granic w Niemczech, we Francji i w kilku państwach skandynawskich. Dziękuję. Bardzo krótko. Taka wątpliwość, no ona nie jest tylko pojęciowa, to jest wątpliwość dotycząca istoty rzeczy. Czy istnieje faktycznie opozycja, a w każdym razie istotna różnica między tą polityką zmierzającą do większej konsolidacji i powiedzmy eksportu pewnych wartości czy pewnych praktyk politycznych, gospodarczych europejskich, a tą polityką, która ma być już skupiona tylko na ochronie przed, czy obronie przed niebezpieczeństwami. Otóż można by sądzić, że mnie się tak wydaje, i to poniekąd w nawiązaniu do tego, o czym mówił Ludwik Dorn, że ponieważ niebezpieczeństwa częściowo są wewnętrzne, one są związane właśnie z tymi sprzecznościami interesów. Jedna z tych sprzeczności polega w szczególności na tym, że właśnie jako państwo peryferyjne wykorzystujemy te
sui generis przewagi związane z peryferyjnością, czyli na przykład niskie koszty pracy. A zatem pewnym zagrożeniem jest dla nas na przykład, prawda, podniesienie jakiejś minimalnej pensji, czy ogólnie biorąc stworzenie jakichś standardów socjalnych, a także wspólna polityka podatkowa. No ale to jest właśnie zarazem wykorzystywanie tej pozycji peryferyjnej dla doraźnej poprawy sytuacji i utrwalanie tej sytuacji. No, w każdym razie tworzy to pewien rodzaj dysonansu i jakiegoś takiego zagrożenia wewnętrznego, które polega również na tym, że utrwalamy te podziały na tych bardziej centralnych czy silniejszych i słabszych partnerów Unii. No więc zagrożenie jest w dużej mierze wewnętrzne. Ono ma charakter też tego, prawda, tej eksplozji rozmaitych populizmów, niezadowolenia społecznego. Czy zatem, żeby się faktycznie skutecznie bronić przed tymi zagrożeniami, takimi jak kryzys migracyjny, jak kryzys klimatyczny, jak właśnie wreszcie no po prostu jakiś rozpad pewnego rodzaju konsensusu racjonalnego pod wpływem rozmaitych konfliktów narodowych, nacjonalistycznych, populistycznych i tak dalej. Żeby się przed tym skutecznie chronić, to rzeczywiście nie wymaga jednak zwiększonej integracji, wspólnej polityki finansowej, wspólnej polityki zagranicznej, wspólnej polityki socjalnej. Zarysy takiej polityki od dawna istnieją. Rzeczywiście są kraje, które to starają się promować. Polska stawia temu opór i czy rzeczywiście ten opór może być racjonalny w kontekście zwalczania tych zagrożeń wspólnych, prawda? Poczynając od tych zagrożeń rzeczywiście globalnych, takich jak zagrożenie klimatyczne. Ale a propos tego zagrożenia klimatycznego, ja mam jeszcze jedno bardzo, bardzo konkretne pytanie, być może Państwo znacie odpowiedź. Otóż ja staram się śledzić dyskusję na ten temat. I ostatnio jednym z zapalnych jąder tej dyskusji dotyczącej polityki energetycznej jest kwestia energii jądrowej. I rzeczywiście wydaje się, że to jest podstawowa kwestia. Otóż dopóki Europa jako Unia Europejska nie ma jednoznacznego stanowiska w sprawie tego, jak przeprowadzać dekarbonizację, czyli czy z atomem, czy bez atomu, dopóty rzeczywiście właściwie nie ma tutaj o czym mówić. To również powinna być, ta polityka musi być wspólna. Ona musi się opierać na wspólnej diagnozie dotyczącej zarówno skali niebezpieczeństwa, jak i sposobów radzenia sobie z nim. No w każdym razie podstawowe pytanie jest takie, tak, czy można mieć rzeczywiście w tej chwili jakąkolwiek strategię obronną bez strategii pogłębionej integracji? Rafał Wiśniewski, ja mam takich dwie czy trzy uwag językowych bardziej, a wydaje mi się, że ponieważ język rządzi naszą świadomością, to może one się do czegoś przydadzą. Po pierwsze, sugerowałbym unikanie takiego tonu, który wskazywałby, że na przykład promowanie modelu europejskiego w skali globalnej to jest jakaś działalność o charakterze z pogranicza filantropii i humanitaryzmu stosowanego. Znaczy tutaj trzeba chyba przy takich okazjach zawsze mówić o tym, że Europa przez długi czas wespół ze Stanami Zjednoczonymi chciały być potęgami normatywnymi, potęgami regulacyjnymi, ponieważ ten, kto jest w stanie narzucać światu swoje normy i swoje reguły, ma przewagę konkurencyjną. A w każdym razie niweluje ewentualne przewagi konkurencyjne tych, którzy nie uczestniczą w stanowieniu tych norm. Abstrahując od tego, że my uważamy nasze normy za najlepsze dla ludzkości, to jest po prostu taki mechanizm. Ten mechanizm nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek filantropią i humanitaryzmem. Chociaż wielu ludziom pewnie zasadnie tak się może wydawać. Druga rzecz, gdzie to znowu byłbym ostrożny z takim podejściem do tego zagadnienia, to jest kwestia solidaryzmu i solidarności w ramach Unii Europejskiej. I tutaj też w nawiązaniu do tego przywoływanego social dumping. Otóż to, co my bardzo często przedstawiamy w Polsce jako efekt solidarności, choćby napływ funduszy, to jest efekt transakcji wiązanej. Transakcji związanej z tym, że otworzyliśmy, notabene jeszcze długo przed wejściem do Unii Europejskiej, nasz rynek na penetrację kapitału, technologii i innych podmiotów. Krótko mówiąc, zrobiliśmy to,
o czym zresztą część ekonomistów mówi, że uniemożliwia później faktyczne wyjście ze pułapki średniego dochodu. Ale na ten temat nie chcę za wiele dyskutować, bo to ekonomiści od kilkudziesięciu lat debatują. I wreszcie trzecia sprawa językowa. Pojawia się tutaj termin zagrożenie, który jest interpretowany albo w kategoriach politycznych, albo w kategoriach militarnych głównie. Tymczasem ja myślę, choćby jak się czyta dzisiejszy wywiad kanclerz Merkel w polskiej prasie, to tam wyraźnie jest mowa o tym, że to jest przede wszystkim konkurencja o charakterze rozwojowym. Znaczy Chiny zaprzeczyły modelowi, do którego były szykowane, znaczy, że będą przez dziesięciolecia, może i stulecia zapleczem produkcyjnym dla Europy czy dla świata zachodniego i okazało się, że są w stanie wejść w konkurencję we wszystkich dziedzinach. Łącznie z tą sztuczną inteligencją, gdzie przegoniły i Zachód Europejski, i Zachód Stanów Zjednoczonych. I to jest chyba, w moim rozumieniu, główny wyznacznik pojmowania tych zagrożeń zewnętrznych przez Unię Europejską. Oczywiście zagrożenia ideologiczne, polityczne, militarne są bardzo ważne, ale kluczowe jest to, że pojawiło się faktyczne zagrożenie w wymiarze konkurencyjności. I to nie konkurencyjności tanią pracą, tylko konkurencyjności technologicznej i kapitałowej. Tak? Chińskie firmy mają pomału lepsze technologie niż europejskie czy amerykańskie i chińskie firmy mają kapitał, żeby wykupić to, co chcą wykupić, czego im jeszcze brakuje. I myślę, że tutaj takie, może pewna klarowność językowa by nas zbliżała do spełnienia tego postulatu, o którym mówił Olaf Osica, mianowicie takiego też budowania polskiej strategii, która byłaby strategią odwołującą się do tych pojęć, a nie do fałszywego, moim zdaniem, dylematu, czy szybciej, czy wolniej i czy bardziej solidarnie, czy też bardziej egoistycznie, bo tutaj chyba są to w niemałej mierze dylematy dosyć fałszywe. Dziękuję bardzo. Zastanawiałem się tutaj nad zarysowanymi tymi dwoma modelami, przejściem od jednego konwergencyjnego do obronnego. To znaczy, czy nie jest tak, że mamy do czynienia również z trzecim modelem, powiedzmy. To znaczy, że model to jest obronny, który nie jest dokładnie tym samym, bo konwergencja to jest coś innego. Konwergencja to jest model w sytuacji braku zagrożeń i wtedy celem jest integracja, wyrównywanie szans i rozwój, prawda? Model obronny to jest sytuacja zagrożeń. To jest to, o którym mówił ambasador Wiśniewski, ale to jest oczywiście dramatyczny problem ekologiczny, który był wspomniany jako, czyli innymi słowy, nie ze strony konkurencji możliwej, tylko natury. To znaczy, to jest problem energii i problem powiązany ściśle ze sobą ekologicznie. Trzeci to jest protekcji. To jest to, co zresztą Francuzi, Macron głosi. Mówię o tym, to znaczy innymi słowy, że celem powinno być obrona społeczeństw przez globalizację. O ile pierwszy model w istocie był modelem integrowania się w globalizację, proces globalizacji, to ten jest obrony przed globalizacją. Mówię też o tym dlatego, że to się wiąże ściśle z tym pytaniem politycznym postawionym, bardzo ważnym, jak mi się wydaje, przez Ludwika Dorna, to znaczy te wewnętrzne trade-offs, to znaczy co to oznacza w procesach wewnętrznych realokacji, redystrybucji, między innymi dla takiego kraju jak Polska, bo to ma w oczywisty sposób, prawda, to ma istotne znaczenie. Na tym zakończę i nie wiem, zacznę chyba od was, Ojuk Bojga, i później wydorzucicie wasze komentarze ewentualnie. Nie wiem, czy to Kasiu, ty, czy Piotr zabierze głos pierwszy. No dobrze. Znaczy, ja bardzo dziękuję za pytania, komentarze i ogromna ich wielość. Z jednej strony inspiruje, z drugiej przytłacza, więc oczywiście nie jestem w stanie i na pewno się do wszystkiego nie odniosę. Do kilku kwestii. Tak tytułem wyjaśnienia do komentarza Olafa. My nie mówimy o złej polityce. Przeciwnie, jakby rzeczywistość sama o sobie świadczy i ten sukces gospodarczy Polski, gdzieś mieliśmy szczęście, ale gdzieś to jest po prostu zasługa, której nie ma powodu sobie odmawiać.
tym gorzej w pewnym sensie i tym trudniej jest nam dzisiaj uświadomić sobie fakt, że ta polityka, która doprowadziła do sukcesu, musi być zmieniona. Więc to nie jest krytyka przeszłości, to jest próba doniesienia do świadomości, że nadszedł czas, że ta polityka musi być zmieniona nie dlatego, że była zła albo była zła na wszystkich frontach, ale dlatego, że świat się zmienił i my się po prostu, w tym Unia Europejska się zmieniła i my się po prostu musimy do niej dostosować. To jest tym trudniejsza figura polityczna, także w tym wymiarze kosztów wewnętrznych, bo wytłumaczenie, że trzeba zmienić coś, co właściwie jeszcze dzisiaj ciągle wydaje się opłacać, jest trudne, a równocześnie wiele wskazuje na to i argumentujemy, że jest konieczne. I teraz, co pierwsze, czy kura, czy jajko? To znaczy, czy mamy na początku zdefiniować Polskę i czym Polska ma być w świecie, a potem spróbować dostosować do Unii? No wydaje mi się, że nie do końca. To musi być taki proces interakcyjny. Dlatego, że my sobie możemy tę Polskę zdefiniować, czym ją chcemy, jak ją chcemy widzieć w świecie, a potem poruszamy się w pewnych żelaznych realiach Unii Europejskiej, w której sam Olafie i tutaj też wiele osób przyznało, że ta konwergencja w wielu polach jest po prostu niezbędna. W pewnym sensie, czy nam się podoba, czy nam się nie podoba, jesteśmy za słabi, żeby stawić jej samodzielnie czoła, czy iść w poprzek. I w związku z tym my musimy tak dzisiaj definiować ten nasz interes narodowy, żeby widzieć, gdzie ten walec unijny się nie zatrzyma z naszego powodu, więc się musimy podpiąć, tylko zapłacić najmniejsze koszty, a może jakoś spróbować przekuć to na korzyść. A gdzie jednak i też przy całej racjonalnej ocenie i bez ulegania iluzjom omnipotencji, gdzie możemy doprowadzić do pewnej korekty tego kursu, bo to jest dla nas kluczowe i równocześnie rozumieć, że na wszystkich polach tego nie zrobimy, bo mamy ograniczone pole manewru. I to prowadzi mnie do refleksji Piotra Kaczyńskiego o tym, czy rzeczywiście jest coś takiego jak interes narodowy versus interes unijny. Oczywiście to jest uproszczenie. Interes Unii Europejskiej, czyli to de facto, co jest realizowane, to nie jest... To nie jest zainteresowanie urzędników Brukseli czy priorytety urzędników Brukseli, to jest to, co się w tym decyzyjnym ukuje i potem staje się rzeczywistością. Czyli to jest ta linia, która zostaje wyznaczona w postaci polityk, priorytetów, budżetów i określonych decyzji. I to jest w tym momencie, w pewnym sensie, staje się to interesem Unii Europejskiej i to jak najbardziej może być sprzeczne z polskim. To jest jakby kolejna rzecz, którą najwyższy czas sobie uświadomić, bo my rzeczywiście bardzo wiele lat żyliśmy w takim przekonaniu, co nasze to unijne, co unijne to nasze. Tymczasem tak nie jest. To znaczy, może tak się stać, że pewna linia unijna jest co najmniej niekorzystna w jakimś wymiarze dla Polski, a może nawet szkodliwa. W jakimś wymiarze, nie podważając całościowego w moim przekonaniu oglądu, że obecność w Unii jest dla nas korzystna. I dalej powstaje problem instrumentarium, czyli tak jak to pan Dorn określił, koncepcji obecności w gremiach decyzyjnych. I oczywiście odpowiedzenie sobie na fundamentalne pytanie, czy my stawiamy na komponent wspólnotowy czy międzyrządowy. Poprzedni rząd dosyć jasno sobie na to pytanie odpowiedział, że ten komponent wspólnotowy działa na korzyść Polski, bo taka jest nasza siła, że tędy jesteśmy w stanie wywalczyć więcej. Obecny rząd w moim przekonaniu trochę uprawia taką kwadraturę koła, to znaczy komponent międzyrządowy jest o tyle dobry, o ile decyduje nasz rząd, a jeżeli już decyduje rząd niemiecki czy francuski, to już się nazywa nadużycie imperialne i dominowanie, a znowu wspólnotowe instytucje są postrzegane z nieufnością, bo tak czy owak są definiowane jako zdominowane przez rządy. Ale znowu, jest uproszczeniem i to jest to, co próbujemy powiedzieć, jest uproszczeniem widzenie naszej obecności w Unii tylko w tych kategoriach, czyli
czy jesteśmy w Trójkącie Weimarskim, czy jesteśmy, nie mówię, że to nie jest ważne, to jest ważne, czy w jakichś innych formatach trójkowych, czwórkowych, szóstkowych, czy stawiamy na międzyrządowy, czy na wspólnotowy. Bardzo ważne są elementy, które właściwie cały czas były przez nas zaniedbywane, mianowicie inwestowanie w cały korpus urzędniczy unijny Polski i właściwie postrzeganie tych urzędników, Polaków urzędników w Unii jako przedłużenie państwa polskiego. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest mocna teza, ale tylko w ten sposób, inwestując w nich przez lata, to, na to są, znaczy dane są obecnie bardzo zasmucające i wcale nie chodzi o ilość osób, bo jest takie przekonanie, że Polaków jest mało w instytucjach europejskich. To nie jest prawda. Niemców proporcjonalnie jest mniej, ale gdzie oni są? O to jest, jak spojrzeć na kategorię urzędników, to się okazuje, że nas jest dużo na samym dole, a im wyżej, tym właściwie tych Polaków jest coraz mniej, a na samej górze to już jednej ręki wystarczy, żeby wszystkich z imienia i nazwiska powymieniać. No to jest dramat, to znaczy to naprawdę nie chodzi tylko o euro, tylko o takie wymiary, także kwestie zdolności do korzystania z różnego rodzaju unijnych zasobów. Tak, fundusze spójnościowe, myśmy to w miarę przyswoili, także na poziomie samorządowym, ale jeśli już chodzi o pieniądze na naukę, na innowacje. My mamy bardzo małą zdolność jako społeczeństwo, jako środowiska naukowe, jako organizacje pozarządowe. Ciągle nie zdołaliśmy wyrobić sobie kompetencji do korzystania z tych zasobów, a państwo polskie do tego, żeby te różne środowiska w sposób skoordynowany wspierać. I na sam koniec, a może właściwie to tyle. To resztę zostawiam tobie, Piotrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja kilka pytań jest krótszych, a jedno chciałem się odnieść dłużej do wypowiedzi Ludwika Dorna, więc zacznę od na przykład polityki migracyjnej, bo było bardzo konkretne pytanie do mnie. Czy ta polityka migracyjna nie jest jednym z tych problemów, które powinny się znaleźć w liczeniu obszarów, które będą kluczowe dla Polski w najbliższych latach? Mi się wydaje, że nie. To znaczy też dlatego, że ja nie chcę lekceważyć znaczenia problemu dla Europy. Natomiast w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, kiedy w gruncie rzeczy, jeśli chodzi o fakty, problem w zasadzie nie istnieje. Mamy, jeśli chodzi o skalę uchodźstwa do Unii Europejskiej, jesteśmy na poziomie roku 2012, czyli grubo sprzed kryzysu migracyjnego. I ten problem, jeżeli w ogóle zostanie rozstrzygnięty jakoś na poziomie Unii Europejskiej, to na pewno nie poprzez jakąś decyzję całej Unii, tylko pewnej koalicji chętnych kilku krajów, które są najbardziej dotknięte tym problemem. Mówię to analitycznie, nie mówię, że to jest etycznie czy z innych powodów jest to właściwe rozwiązanie, natomiast fakty są takie, że myślę, że to nie jest kwestia, która będzie decydować w najbliższym czasie o, będzie tym decydującym elementem polityki integracyjnej. Co do, pani profesor pytała o energetykę jądrową i o to, czy, że dopóki nie ma żadnej wspólnej polityki w sprawie energetyki jądrowej w Europie, no to trudno mówić o jakiejś wspólnej strategii. Natomiast no, powód jest taki, że energetyka jądrowa nie jest emisyjna. Cała polityka klimatyczna Unii Europejskiej opiera się na zwalczaniu emisji dwutlenku węgla i oczywiście energetyka jądrowa ma inne dodatkowe, uboczne koszta, czy niewidoczne koszta, ale one nie są uwzględniane. Natomiast problem energetyki jądrowej w jakimś sensie rozwiązuje rynek. Mianowicie to jest technologia, która no wszystko na to wskazuje, już za 10, kilkanaście lat będzie po prostu całkowicie nieopłacalna. Będzie na z całą pewnością znacznie droższa niż wytwarzanie energii. W ten sposób będzie droższe zdecydowanie od energii ze źródeł odnawialnych. Już dzisiaj nie ma możliwości finansowania takich projektów i myślę, że o tym przekona się również polski rząd, który właśnie planuje wybudowanie takiej elektrowni, która ma kosztować 100 miliardów złotych.
I więc myślę, że to jest odpowiedź. Natomiast chciałbym odnieść się do tej uwagi pana Ludwika Dorna, tego zastanowienia o tym, że w gruncie rzeczy ta zmiana w filozofii funkcjonowania Unii, że ostatecznie sprowadza się do tego, co jest dla nas zagrożenie. Znaczy, to jest coś, właściwie jak spojrzeć na każdy z tych obszarów, to znaczy weźmy wspólny rynek, czyli protekcjonizm, innymi słowy, zachodnioeuropejski, jeśli wziąć politykę klimatyczną, jeżeli migracyjną weźmy też, to wszystko w gruncie rzeczy jest dla nas, idzie w złym kierunku. Kwestia polityki obronnej, Stany Zjednoczone, stosunek Europy do Stanów Zjednoczonych. Euro, no też strefa euro się pogłębia, a my nie jesteśmy w środku, no to jest dla nas źle. Tylko że ja bym proponował, żeby odwrócić trochę sposób myślenia. To może nie jest tak, że Unia Europejska zmierza w kierunku, który jest dla nas niekorzystny, niezgodny z naszymi interesami, tylko być może my definiujemy te interesy w sposób całkowicie opaczny. I spójrzmy, przejdźmy tak bardzo szybko te kilka obszarów. To znaczy, jeżeli naszym celem w polityce migracyjnej jest zero uchodźców, no to oczywiście mamy problem z polityką migracyjną czy azylową Unii Europejskiej. Ale czy to jest naprawdę nasz interes narodowy? Nie wiem. Ja moim zdaniem nie. Ja wiem. Ja tylko, bo pańska uwaga jest absolutnie na miejscu, ja uważam, jeżeli mogę to tak w ten sposób w ogóle oceniać. Natomiast w tych ważniejszych obszarach, znaczy ważniejszych, no tych, o których ja mówiłem, jeżeli weźmiemy politykę, problem Stanów Zjednoczonych, to jednak ja bym powiedział, problemem nie jest dzisiaj stanowisko krajów Unii Europejskiej w tej sprawie, problemem jest polityka Stanów Zjednoczonych. To znaczy, jeżeli my chcemy oddawać się iluzji, że Stany Zjednoczone pozostaną przez najbliższe dziesięciolecia tak samo zaangażowane w Europie i w obronę interesów Europy, jak to było przez ostatnie kilka dekad, no to oczywiście możemy to robić, tylko i ustawiać politykę swoją pod tym kątem, natomiast to nie jest chyba zgodne z rzeczywistością. Więc to jest chyba jakoś błędnie zinterpretowane. Ja nie przypisuję panu, broń Boże, takiej interpretacji, natomiast to, że uważamy instynktownie, że to jest ten kierunek Unii jest zagrożeniem, no wynika z pewnej definicji interesów narodowych naszych, która moim zdaniem jest w dużej mierze przestarzała. Olaf mówił o tym, o polityce społecznej Unii Europejskiej, to znaczy w tym wymiarze, no ja nie mówię o jakichś bardzo ambitnych celach, ale jeśli chodzi o pracowników delegowanych, być może płacę minimalną, to za chwilę, jeżeli chcemy wyjść z kraju, który stoi głównie niskimi płacami, no to nasi pracownicy też będą chcieli mieć taką ochronę. I to jest, więc to może musimy zmienić trochę optykę. Przede wszystkim, dlatego podkreślałem kwestie transformacji energetycznej. Ja nie uważam, że polityka klimatyczna jest jakimś zasadniczym zagrożeniem dla Polski. Ja bym nie starał się zmieniać polityki Unii Europejskiej w tej sprawie. Ja bym starał się zastanowić, dlaczego kontynuacja obecnego modelu miała być bardziej w interesie Polski niż jego zmiana. I są scenariusze, do których się odwoływałem, Forum Energii do transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej do roku 2050, które pokazują, że scenariusz odnawialny, czyli przejście do 2050 roku przede wszystkim na źródła odnawialne w wymiarze 73% naszego miksu energetycznego uzupełnionego gazem i importem energii z zewnątrz, jest scenariuszem najlepszym, najbardziej opłacalnym, generującym podobne koszty, bardzo duże koszta. Oczywiście ta transformacja będzie kosztować, natomiast utrzymanie naszego modelu będzie generować koszty jeszcze większe. Jeżeli dam jeden przykład jeszcze w tym kontekście. Mówi się, że przez najbliższe 20 lat transformacja energetyczna w Polsce, jakakolwiek ona miałaby być, by kosztowała 400 miliardów złotych. My jesteśmy, jak państwo wiedzą, w tym systemie handlu emisjami, z którego to polski budżet otrzymuje pieniądze za sprzedaż praw do emisji dwutlenku węgla. Szacunki, zgodnie z szacunkami na następną dekadę, do polskiego budżetu wpłynie 100 miliardów złotych, czyli 1/4 tej sumy.
która powinna zgodnie z zaleceniami komisji, powinna być w zasadzie przynajmniej w połowie, a najlepiej w większej części przeznaczona na transformację energetyczną. Te pieniądze wpływają do polskiego budżetu odkąd jesteśmy w ETS-ie, czyli w tym systemie handlu emisjami. Z tego, co można przeczytać, te pieniądze nie są wykorzystywane na transformację energetyczną, tylko są wykorzystywane na dopłaty dla emerytur i na parę innych rzeczy. Więc my mamy tutaj, wydaje mi się, moje podsumowanie tego jest takie, że problem dzisiaj leży w tym, że w kilku ważnych sektorach, do niego również należy przemysł obronny, którym mamy wyobrażenie takie, że najlepiej dzisiaj, że najlepiej, żeby zamówienia polskiej armii dotowały polską grupę zbrojeniową, gdzie po prostu, i to jest interes Polski, żeby nie powinniśmy się integrować z przemysłem zbrojeniowym zachodnioeuropejskim, ponieważ to zagraża interesom naszego czempiona PGZ-u. No więc ja myślę, że tu mamy zasadniczy problem ze zdefiniowaniem naszego interesu narodowego i mamy ten sposób, w jaki on jest dzisiaj zdefiniowany, rzeczywiście wchodzi w kolizję z tym kierunkiem, w którym zmierza Unia, ale to nie jest w żadnym razie przesądzone, że tak być musi. Znaczy, dlatego nasza zachęta też w tym, co mówimy, co być może napiszemy, jest taka, żeby zastanowić się nad tym, trochę w duchu też tego, co mówił Olaf, czy powinniśmy te interesy może zastanowić, jakiej tej Polski chcemy. To znaczy, czy my potrzebujemy czempionów, czy nie potrzebujemy czempionów, czy chcemy mieć taki przemysł, czy inny, czy jakie mamy skalę ambicji. I oczywiście to definiowanie tych interesów no musi uwzględniać kontekst, tak jak powiedziała Kasia, kontekst unijny, w którym funkcjonujemy, bo to jest ta najważniejsza rama, w której funkcjonujemy. Ale oczywiście te interesy nasze no, muszą być gdzieś, musimy wiedzieć, w jakim stronę zmierzamy. Znaczy, dlatego mój problem, na przykład już kończąc tą transformacją energetyczną, o której dzisiaj dużo mówiłem, polega na tym, że my kompletnie nie wiemy, dokąd zmierzamy. Znaczy, a jeżeli coś projektujemy, to w sposób, który jest całkowicie niewiarygodny. Mówimy o jakiejś elektrowni jądrowej, która nie powstanie, mówimy publikujemy dokumenty, które są wewnętrznie sprzeczne ze sobą i właściwie no, i wchodzimy, pakujemy się na minę, która wybuchnie za lat kilkanaście. Jeżeli mogę jedno pytanie do ciebie, do ostatniej części, bo to jest... Te wszystkie argumenty są słuszne, ale są inne dziedziny i inne argumenty, to znaczy w jakimś sensie znika wymiar polityczny. Podam przykład. Jeden z celów, który się stawia, to jest przyspieszenie postępu technicznego w ramach całej skali Unii ze względu na konkurencję ze strony Stanów Zjednoczonych i Chin. Otóż realokacja środków z punktu widzenia tego kryterium prowadzi nieuchronnie do uprzywilejowania krajów najbardziej rozwiniętych. Znów, można powiedzieć, że oczywiście to zależy, jak formułujemy interes narodowy, ale to sprowadza się wtedy do tego, że Polska, że tak powiem, w jakimś sensie sprowadzając do absurdu, dezindustrializacja Polski. To znaczy, czy my traktujemy to jako jeden kraj, w którym dokonuje się realokacji wyłącznie ze względu na kryteria ekonomiczne, czy też to pozostają jednak kraje osobne o różnym stopniu suwerenności. To jest dramatycznie. To jest bardzo, ja przepraszam, nie, jeszcze, ale skoro Alik poruszył tę kwestię, to jest też trochę idzie w kierunku, który pytała pani profesor. To znaczy, czy jest jakiś jednak trade-off, czy jest jakaś między tym, tą ochroną przed zagrożeniami zewnętrznymi, a tym, co się dzieje, tą spójnością wewnętrzną i interesami poszczególnych krajów. Moim zdaniem jest. To znaczy, moim zdaniem to jest tak, że nie łudźmy się, że to jest wszystko win-win. To znaczy, że to wszystko będzie miało dla wszystkich takie same pozytywne konsekwencje. Nie. I jeżeli dzisiaj na przykład ileś krajów proponuje, żeby 25% europejskiego budżetu było przeznaczone na cele związane z walką ze zmianami klimatu, no to oczywiście to będzie prowadziło do przesunięć w ramach Unii, w alokacji środków i bardzo możliwe, że my będziemy na pozycji z obecnie zdefiniowanymi naszymi interesami, jeszcze raz podkreślam, będziemy na pozycji straconej. Czy my nie możemy na tym skorzystać? Nie wiem, myślę, może możemy. Może możemy jednak, załóżmy,
spróbować właśnie zainwestować w transformację energetyczną. Niemcy, nasz główny partner handlowy, gospodarczy są na to skazane, bo już wybrały tą drogę 10 lat temu. Możemy, tu jest przestrzeń do przemyślenia pewnych zasadniczych elementów też naszej strategii przemysłowej, myślę, gospodarczej, co wykracza oczywiście poza moje kompetencje, ale wydaje mi się, że mój punkt jest po prostu taki, że nie powinniśmy pewnych rzeczy brać jako dane, tylko uświadomić sobie, że z różnych powodów, także związanych z Unią Europejską, powinniśmy je przemyśleć na nowo i zredefiniować. Dobrze, dziękuję bardzo. Teraz krótki komentarz. Dziękuję. Tak, już raczej zasadzie... nie pytania. Nie. Ja myślę, że czy, tak naprawdę czy to, co chciałem w jakiejś mierze powtórzyć, ale wydaje mi się, że znaczy, ten moment dla mnie, który jest istotny, to, że musimy tą politykę europejską budować od dołu do góry, a nie od góry do dołu, tak jak przyzwyczailiśmy się budować ją w latach 90. i przez ostatnie 15 lat. Tak? W tym sensie cokolwiek będzie się działo, będzie naszym wyborem. Wiem, że to jest zupełnie inna dyskusja, ale znaczy nie ma absolutnie żadnej konieczności takiej w sensie dziejowej, która dałaby się uzasadnić na poziomie politycznym społecznym, że coś musimy robić. Tak? Znaczy też wydaje mi się, że to, na czym musimy bazować, to jest jednak na śledzeniu zmiany społecznej, i która wyprzedza całą masę trendów i w polityce, i w gospodarce, i patrzeć tak naprawdę, gdzie rzeczywiście pojawiają się pewne elementy niszowe. Przemysł zbrojeniowy to bardzo fajny przykład tego, że moim zdaniem dylematu nie ma, ponieważ polski przemysł zbrojeniowy dogorywa na naszych oczach. Znaczy więc jakby poświęcanie czasu na coś, czego nie ma i zastanawianie się dlaczego, znaczy nie ma tematu, tak? Jest kilka firm prywatnych, tam parę państwowych zdolności, które działają sobie bardzo doskonale sobie działają w całym świecie Unii Europejskiej. One przetrwają jako poddostawcy na różnym poziomie łańcuchów dostaw, może będą się piąć wyżej, ale w ogóle jakby temat jako taki nie istnieje, więc na przykład wydaje mi się, że to jest oczywiście problem, bo Polska na Piłsudski, mocarstwa, taki wypadek przy pracy, tak? Ale jakby wydaje mi się, że to jest kwestia czasu i jakby też to będzie oczywiste, bo jakby zdolność do czarowania rzeczywistości przez kolejne ekipy polityczne, jakby dochodzimy już do ściany, tak? To samo jest z energetyką. Mówię, no pierwszy kryzys poważny, czy też w zasadzie jesteśmy w trakcie kryzysu, kiedy się okazuje, że ceny prądu dla nas, dla odbiorców indywidualnych jakoś zostały tam, powiedzmy sobie, tak trochę tam zalepione, ale przecież dla firm to są skoki od 40 do 60, 70%, tak? Więc jakby to automatycznie powoduje, że ta polityka jest po prostu nie do utrzymania, więc prawdopodobnie skończy się tym, że ten model, czyli nie integrujemy się w elektroenergetyce, dlatego że chcemy mieć czas, żeby nasze wielkie spółki Skarbu Państwa dostosowały się, ten czas przespaliśmy, zmarnowaliśmy, w związku z czym, mówiąc kolokwialnie, będziemy kłaść dużo kabli do Niemca, Szweda, wszędzie, gdzie się da, żeby po prostu mieć tanią energię, bo koniec końców z tego zależy konkurencyjność gospodarki. Natomiast w dużym, to jedna rzecz chciałem się odnieść, bo mówił o tym tutaj Piotr Maciej Kaczyński. No ja nie lubię takiej dyskusji, może nie tylko nie lubię, ale wydaje mi się, że ona jest w ogóle nieprawdziwa w sensie, że jest jakiś interes wspólnotowy i interes polski. Znaczy interesem wspólnoty jest przetrwanie. To się bardzo i to widać. Udało się w przypadku Brexitu. Brexit miał być początkiem tego, żeby tak, miał być sukcesem brexitowców, który spowoduje, że inni pójdą w ślady. Okazało się, że dokładnie na odwrót. Tak? W tym sensie przetrwaliśmy. Natomiast nie ma na poziomie rzeczywiście konkretnych działań interesów, takich jak wspólnotowy, moim zdaniem, ale wiem, że może być kontrowersyjnie. Tak samo jak w Polsce ciężko jest w ogóle zbudować coś na kształt interesu, bo jest tak dużo sprzecznych jakby pomysłów i interesów też sektorowych, a wszystko tak naprawdę sprowadza się do tego, o czym to nowość przywołujemy Dana Rodricka, jego trylemat, tak? Znaczy, no to jest cały czas się poruszają w tym samym. Znaczy, nie można mieć jednocześnie więcej suwerenności, więcej integracji, tak? I więcej demokracji, bo to po prostu jedno, tak? No, albo jedno, albo drugie, tak? Ten jakby, to jest trylemat z definicji nierozwiązywalny, w związku z czym kraje duże i silne robią to w ten sposób, że po prostu same decydują o tym, w którym momencie wspólnota będzie podejmować działania suwerenistyczne, innym razem gdzie integrujące. Małe kraje z tym nie mają problemu, bo z perspektywy tak, wielu nie wiem, państw bałtyckich, mniejszych krajów, jak gdyby one mają doskonałą świadomość tego, że ich suwerenność jest pojęciem w dużej mierze formalno-prawnym, a nie politycznym, prawda? W związku z czym integracja i przytulenie się do silniejszych jest tym wyborem, stąd strefa euro w państwach bałtyckich czy na Słowacji. A Polska? Ale wie pan co, znaczy
Nie musi pan ze mną zgadzać, jak mówię. Ja uważam, że w wielu obszarach nie ma wspólnych interesów na poziomie Niemiec, Francji, Polski, nie ma też wspólnych interesów na poziomie Unii Europejskiej. To, co powstaje, jest produktem często legislacji unijnej, wcale nie odzwierciedla wspólny interes, a raczej jest próbą patchworkowego posklejania różnych elementów, dlatego ta polityka bardzo często jest niespójna. Tak samo w strefie. Tak długo jak Niemcy będą przeciwni wspólnotowieniu długów, uważam, że to będzie, a to jest jakby rzecz kluczowa. Dlatego wydaje mi się, że największym problemem Polski jest no to w cudzysłowie przekleństwo, tak? Z tego średniego kraju. To znaczy jesteśmy za duzi, żeby zaspokoić się grą z małymi, a za mali, żeby odgrywać rolę dużych. W związku z czym u nas te wszystkie, powiedziałem, te dylematy i te napięcia, one zyskują większą siłę, ale tak naprawdę, jak powiedział kiedyś, jest, można mówić o tym, że potrzebna jest narracja polityczna, zmiana, która jakby niesie pewną zmianę polityczną społeczną, to prawda, ale ja zawsze jednak, jak znamy historię integracji europejskiej, historię świata, stare powiedzenie premiera Macmillana, co zmienia politykę, wydarzenia. Uważam, że jak naprawdę kryzys, którego w Polsce nie było i oczywiście nie chciałbym, żeby był, ale on będzie jakiś szczątkowy, nieodolny, on będzie tak naprawdę coraz większym stopniu dawał odpowiedzi na to, w którą stronę idziemy. Nawet jeżeli retoryka polityczna będzie mówiła, że robimy dokładnie co innego, to w rzeczywistości będziemy szli i moim zdaniem ten kierunek na Unię Europejską, czy ze strefą euro, czy nie, nie wiem, ale jednak zbliżanie się coraz większa konwergencja, uważam, jest nie do zastopowania, tak długo oczywiście, jak Unia Europejska istnieje. Dziękuję. Dziękuję bardzo i pan Kuzienik, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Max Frisch powiedział kiedyś, że kryzys jest w sumie czymś pozytywnym, jeżeli zdejmie się z niego odium katastrofy. Wydaje mi się, że powinniśmy myśleć w tym kierunku, to znaczy ten kryzys, jeżeli nie potraktujemy go jako czegoś naprawdę niszczycielskiego dla integracji europejskiej, może pomóc nam podjąć kilka dobrych decyzji, rozwiązać wiele dylematów. Może zacznę od kwestii instytucjonalnych, tej nowej ramy, która rysuje się po Brexicie, bo trochę nie, mam wrażenie, że nie zawsze doceniamy, co się dzieje z systemem instytucjonalnym Unii Europejskiej bez Wielkiej Brytanii, jak bardzo przesuwają się znaczenia różnych państw członkowskich w systemie głosowania. I bym powiedział wręcz, że w naszym interesie, choć powszechnie mówi się, że Wielka Brytania powinna zostać, to byłoby dla nas najlepsze, ale z punktu widzenia instytucjonalnego nie jestem już tak bardzo o tym przekonany, ponieważ Brytyjczycy w Unii Europejskiej wykuliby sobie taką nową platformę instytucjonalną, takiego trochę no, półczłonkostwa czy członkostwa z wyjątkami, do której, ryzykuję takie twierdzenie, nieźle byśmy nawet pasowali w obecnym stanie. Druga sprawa tego nowego wymiaru instytucjonalnego. Też nie doceniamy, w jaki sposób gospodarkę europejską stabilizowała dotąd równowaga pomiędzy Brytyjczykami, Francuzami i Niemcami, którzy reprezentują dalej inne modele kapitalizmu. Państwowy, etatystyczny model francuski, niemiecki model takiego kapitalizmu reguł, choć też opartego na rynku, i wolnorynkowego kapitalizmu brytyjskiego. Wyjście Brytyjczyków z tej struktury właściwie otwiera na nowo taką konkurencję sposobów myślenia o tym, jak ma być zorganizowana gospodarka europejska. Trudno mi powiedzieć w tej chwili, w jakim kierunku to pójdzie. Więcej wskazuje na wzrost interwencjonizmu, ale też na przykład powstanie grupy hanseatyckiej pokazuje, że tworzy się nowy biegun liberalny i też być może jest to szansa dla Polski albo dołączyć się do tej grupy, albo też w inny sposób wziąć udział w tej dyskusji. I ostatni punkt, bo już jesteśmy po czasie, jeżeli szukamy pewnych pozytywów w tym kryzysie. On jest też okazją do tego, by rozwiązać stare dylematy, które dręczyły nas w polityce regulacyjnej. I tutaj chciałbym się odwołać do pytania czy komentarza pani posłanki Muchy, która wspomniała o ochronie konsumentów w Unii Europejskiej jako bardzo ważnym celu Unii Europejskiej. Ale tenże cel ochrony konsumentów popada w konflikt z nową polityką przemysłową, o której tyle się mówi, którą forsuje na przykład minister gospodarki Niemiec Altmaier. Wielkie koncerny to większe zagrożenie dla praw konsumentów.
Powiem więcej, większe koncerny to mniejszy udział pracy w tworzeniu PKB, bo widać, że im większe firmy, tym rośnie zysk, a spada tak naprawdę zatrudnienie. I być może ten kryzys, jeżeli zdejmiemy z niego odium katastrofy, jest okazją, żeby te dylematy, ile równowagi, jakie powinny być proporcje pomiędzy tymi rozwiązaniami, poszukać i znaleźć. Dziękuję. Dziękuję. Ostatnie słowo, tak powiem, ważne w tym, w ostatnim zdaniu, to dylematy. Masę dylematów żeśmy zarysowali. Na niektóre spróbowaliśmy zarysować odpowiedź. Będziemy kontynuowali rozmowę o dylematach i o innych problemach jeszcze wielokrotnie. Dziękuję bardzo panelistom i dziękuję państwu uczestnikom dzisiejszej debaty.